Witam serdecznie. Mam nadzieję, że już wszyscy widzimy się, to znaczy mnie widzicie. Ja was niestety nie widzę. Słyszymy się, no też jednokierunkowo. Zanim się zbierzecie, sygnalizujcie może, jeśli macie ochotę, z jakich jesteście miast, z jakich regionów. Dziękuję wam, że jest dzisiaj znów was dużo. I mam nadzieję, że tak pozostanie, w tym sensie, że tak pół żartem, pół serio. No, po dzisiejszym webinarze wielokropek. Mam nadzieję, że po dzisiejszym webinarze odpowiecie mi to samo, niekoniecznie dzisiaj, w przeciągu najbliższych dni. To jest ok, zmierzamy absolutnie w tym kierunku, bo powiecie, to jest mój kierunek. To jest to, co gdzieś głęboko chyba, może usuniemy to chyba, czuję. Czy ten webinar jest trochę odmienny od innych? Pewnie czasami wydaje mi się, i to może być znów umysł, że dla tych, którzy tu są i pewnie większość z was znam, czy znamy się, absolutnie nie. A jednak. Moje takie delikatne spostrzeżenie z ostatnich wakacji, czy z ostatnich miesięcy, dotyczy naszych ludzkich poszukiwań. I powiem wam szczerze, że czasami popadam w lekką zadumę czy refleksję, żeby nie powiedzieć w jesienną melancholię, idąc dalej, może trochę nostalgię, ale na pewno nie smutek. Dlatego, że tak jakby większość naszych takich poszukiwań, wiem, że nam jest trudno patrzeć na samego siebie, oscyluje bardzo, bardzo mocno w tym, o czym będę mówił. Oscyluje wokół czegoś, co można nazwać małym matrixem. Czy chcę, żebyśmy się temu bliżej przyjrzeli? I pozostawiam wam, bo pewnie to, co jest najważniejsze, to dzieje się po webinarze. Nie mówię bezpośrednio o tych godzinach. Co pewnie jest istotne, żeby usiąść, jeśli macie taką możliwość, sam na sam z sobą. I to wszystko jeszcze raz poczuć, ale też odpowiedź zawsze przynoszą nam najbliższe dni czy tygodnie. Do czego zmierzam, to na pewno gdzieś mocno też to poczujecie. Czy na początek chciałbym trochę poruszać się w sferze takiego zrozumienia. Dlatego, że ten temat może tak wydawać się na początku, że trudno jest go tak przedstawić w słowach. Ja postaram się tak przedstawić go dwutorowo, znacie. Czyli wpierw powiemy, chciałbym wam to przedstawić od takiej strony, żebyście trochę jednak włączyli mózg, ale nie umysł. O czym jeszcze raz zaznaczę, że nie to, że jest jakaś delikatna różnica między tymi częściami nas, a w zasadzie nas i nie nas, dlatego że umysł jest zupełnie czymś innym. Żebyście próbowali to zrozumieć, później poczuć i powoli będziemy się odwoływać jednak do takiego świata typowo żeńskiego, takiego świata baśniowego. A pewnie te podróże dzisiaj generalnie tak przewiduję trzy takie dłuższe podróże. One pewnie będą esencją tego naszego spotkania. Pamiętajcie, żeby te podróże robić po swojemu. Czy chciałbym, żebyście później gdzieś jeszcze raz, w jakimś dla was dogodnym momencie, jedną z tych podróży, czy trzy, czy po swojemu, żebyście to powtórzyli. Czas pewnie jest szczególny i my często o tym mówimy. Ktoś, kto gdzieś tam się spotykamy, może powiedzieć, że my często mówimy, że czas jest szczególny. Dlaczego? Zaraz to wam powiem też od takiej strony pewnie typowo baśniowej za chwilę. W tym czasie warto, żebyśmy gdzieś coraz mocniej zagłębiali się w siebie, ale takie wspólne spotkania pewnie dają bardzo dużą taką korzyść dla wszystkich, także dla mnie. No, następne spotkanie to jest równo za 3 tygodnie na webinarze. Jutro spotykamy się w Częstochowie. Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę, czy poczuje impuls,
to tam na mojej stronie jest podany telefon do Kasi z Częstochowy. Ważnym takim momentem pewnie będzie nasze spotkanie w Łazach. W Łazach 3-6 grudnia. A do czego zmierzam? To jest ciekawe, że my ciągle chcemy poznać prawdę. Czy możemy to nazwać różnie? Że ta grupa ludzi, która teraz zgromadziła się, razem się zgromadziliśmy, my możemy to nazwać jakimś głębszym poszukiwaniem samego siebie, czy poszukiwaniem duchowym. I kiedy obserwujemy świat, czy to, co jakby wydarza się w naszym życiu, czy to, co wydarza się w naszej rodzinie, kiedy spojrzymy szerzej, to może ciągle powraca to pytanie, dlaczego niektóre sprawy idą dobrze? Nie wiem, jak tam ogólnie jest w waszym życiu, ale zawsze patrząc globalnie na planetę, czy wokół nas, widzimy, że wiele, wiele spraw tak jakby, nie wiem jakiego słowa użyć, nie idzie we właściwym kierunku. A więc to, że ta planeta jest ciągle i istoty na niej żyjące są ciągle skazane na większe lub mniejsze cierpienie, jest na pewno czymś, co dla każdego w miarę czułego serca rodzą się pewne pytania. Znów te same pytania, dlaczego tak jest. I od wieków my próbujemy sobie udzielić pewnej odpowiedzi. I jakby na dwóch biegunach stoją takie dwie opcje, które wydają się biegunowe. Z jednej strony to jest nauka, z drugiej to jest religia. Z jednej strony to jest racjonalizm, z drugiej strony to jest irracjonalizm. Z jednej strony to jest to wszystko, co fizyczne, materialne i namacalne, a z drugiej strony to, co nazywamy metafizycznym, nienamacalnym, to, czego nie możemy zobaczyć. Ciekawe, że nie zdajemy sobie sprawy, że obydwa te nurty w takiej oficjalnej ich części są absolutnie programem, są tym samym. I są tworzone, i tu znak zapytania, są tworzone jako pułapka, czy uwięzienie, czy odcięcie nas, odseparowanie. Wydaje się, że jak powiedziałem, że irracjonalizm są biegunowo sprzeczne. Chciałbym, żebyście dokładnie przyjrzeli się temu, co powiem. To jest tworzone jako program. Jako program, celem programu jest uczynienie z nas niewolników. I oczywiście powstaje następne pytanie, kto tworzy ten program? Jeśli istnieje coś, co jest programem, czy jest to tylko nazwa, czy naprawdę coś takiego istnieje? I niezależnie od tego, co usłyszycie, zaczynamy tak typowo, jak w bajce. Czyli zobaczcie, że w każdej bajce podróżnik, bohaterka, bohater, on napotka pewne wyzwania. I te wyzwania są czasami mocne w bajkach, mocne. I czasami bohater jakby rezygnuje, czy my powiemy wycofuje się. Często też ulega pewnym różnym formom iluzji. Ale w końcu, jak wiecie, w tych bajkach czy baśniach jest ktoś, kto doprowadza swoją podróż do końca. Czyli mówiąc krótko, każda prawdziwa bajka kończy się dobrze. I niezależnie od tego, co obserwujemy na zewnątrz, chcę, żebyście temu przyjrzeli się głęboko. W tym sensie, dlaczego to jest nazywane, powiedzmy, programem i powtórzę się, czy jest to tylko jakaś umowna nazwa? Niezależnie od tego, co obserwują nasze zmysły zewnętrzne, to tak naprawdę świat, czyli to, co jest prawdą, wygląda zupełnie inaczej. I nie jest to też kwestia przeszłości, to ciągle istnieje. I też wiele, wiele rzeczy, tak jak w baśniach, biegnie ku dobremu. I linia żeńska, czy to, co jest podstawą wszelkiego istnienia, czyli macierz, w przeciwieństwie do tego małego matryksa, linia żeńska też doskonale, chociaż ona optuje wokół tylko jednego czasu, o czym będziemy trochę dzisiaj mówić, o wiecznym tu i teraz. Ale ona wie, że kiedy pewne istoty, tak jak my, popadamy w pułapkę, to istnieje pewien taki szczególne okresy, może to nazwamy cyklami takimi, no nazwamy to cyklami. Istnieją pewne szczególne okresy, kiedy
czy my sami sobie udzielamy wielkiego wsparcia, czy spójrzmy to bardziej baśniowo. Istnieją pewne okresy, kiedy wiele, wiele istot, które żyją w świecie, który nie jest zniewolony, zaczyna udzielać nam niezwykłego wsparcia, czy też wiele, wiele ludzi, którzy my powiemy, że umarli tutaj w jakimś okresie, którzy znali tajemnicę przejścia, że wiele, wiele ludzi, czy wiele, wiele istot na ten czas, w którym my żyjemy, mogę, chcę wam tak, żebyście nabrali takiego wielkiego optymizmu, że jasne, że wiele, wiele ludzi, czy wiele istot, one określiły sobie pewną taką datę powrotu. Datę bardzo, bardzo mocnego wejścia, tak jak my weszliśmy w tą kroplę tego małego matryksa, żeby coś tu zrobić, one jakby określiły sobie pewne okresy, można powiedzieć daty, kiedy zapowiedziały swój powrót. I niedawno byłem w Irlandii i tak chciałem... No, zawsze mówię o tym samym i mówiłem o takim ludzie Tuta Tedana. I ten lud, na przykład Tuta Tedana, jak i wiele, wiele ludzi zapowiedziało, że oni jakby wrócą. To samo zobaczcie, powiedzmy, że dotyczy Katarów, że oni powiedzieli, że po tej tragedii, która się rozegrała, że oni po 808 latach wrócą. Czy tak zwane panie Si, panie mocy, które mieszkały w City, czyli to jest powiedzmy Krym, tam gdzie toczy się okolice Krymu, okolice Odessy, oni powiedzieli, że wrócą. Czy ludzie związani z wewnętrznym zakonem templariuszy, czy z wieloma takimi wewnętrznymi ścieżkami, powiedzieli, że wrócą. I co jest ciekawe, że obserwując pewne kody, znaczy pewne, powiedzmy, bardziej może to nazwijmy szyfry, czy zapisy szyfrowane, to wiele z tych ludzi, którzy, czy wiele z tych istot, którzy pewnie mają ogromną łączność między sobą, dlatego jest ta zbieżność, istnieje ogromna zbieżność czasowa, że oni powiedzieli, że powrócą. Czyli tak jakby nasi bracia i siostry bardzo mocno chcą wspierać pewien proces odzyskania wolności. I ten webinar nazywa się Zmierzch Kontroli, Świt Wolności. Odzyskania przede wszystkim wolności przez wszystkie istoty. Zmierzam do tego, że powiem wam, że jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, że wiele z tych istot i pewnie baśniowo to poczujecie, to zależy od tego, co my zrobimy, wiele z tych istot zapowiedziało pewne bardzo, bardzo konkretne daty. Nie chodzi być może o daty, chodzi o pewne portale. My wiemy, że w pewnych cyklach równonocy i przesileń, których jest 4, i w takich miejscach między tymi równonocami czy przesileniami, tak jak na przykład 1 maja czy 1 listopada, to jest to pewien portal, okrężny portal. I do czego zmierzam przy tym wstępie? Że jest ciekawe, że niezależnie czy spojrzymy na przykład na Scytię, czy na Irlandię, czy na południową Francję, czy zajrzymy do pewnych bardzo, bardzo starych takich preakadyjskich mitów, z okolic tego, co my nazywamy Sumerem, czy z Bliskiego Wschodu, czy pewne legendy na przykład chińskie, czy bajki chińskie Dalekiego Wschodu, to jest ciekawe, że mówią o tym samym czasie. I szczególnie w tym naszym bardziej obszarze takim kulturowo-geograficznym, gdzie to święto tak zwane, co będzie 1 listopada, to co my obchodzimy jako święto zmarłych czy wszystkich świętych, to te daty 31-1-2 listopada to jest potężny, potężny powrót pewnych mocy, sił, energii, ludzi, istot. I te istoty bardzo mocno chcą tak jakby wziąć udział bardzo mocno w tym, co my możemy nazwać, nie wiem jak to nazywać dzisiaj, dlatego że wiele słów zostało nadużytych lub zużytych. Takie słowa jak na przykład przebudzenie.
I zobaczcie, zapamiętajcie to i to, co mówię teraz, czujcie się w swoje serca, że ta umowa między nami i naszymi przyjaciółmi jest pewną dobrowolną umową naszych dusz i serc. I ja być nadal chcę pozostać idealistą, ale nie powiem wam, to wy poczujcie, że wszyscy ludzie, ci ludzie, którzy teraz żyją na planecie, czy żyją w ciałach ludzi, nie wiem, że oni zawarli tą umowę i że jest to droga ich serca, ich duszy. Dlatego, że pewnie 1 listopada większość ludzi będzie w pewnym stanie, ja to delikatnie nazwę, zaprogramowania czy zaśnienia. I linia żeńska nigdy nie pyta o innych. Ona nie chce nawracać, oświecać, uzdrawiać, uduchawiać innych. Bo to jest program. Pasuje wam to czy nie? To jest program. I tak mówiąc pół żartem, pół serio, tak się zastanawiam, ile z nas jeszcze będzie wspólnie kroczyć tą drogą po tym webinarze. Dlatego, że trzeba mieć wielką odwagę, żeby spojrzeć, kto tworzy mały Matrix. Na razie to jest znak zapytania. Dlatego, że od czasów, powiedzmy, Davida Icke'a czy wcześniej, dowiedzieliśmy się, że istnieją pewne rasy reptiliańskie, które tworzą potężny system kontroli. Dzisiaj temu się przyjrzymy, ale w odniesieniu do samego siebie. Czy to jest dla was ok? No nie mogę, nawet nie będę czytał odpowiedzi. A więc zobaczcie, że to co jest świętem zmarłych i tak dalej, dla ludu Tuta Tedana, oni szczególnie wskazali tą datę, Tuta Tedana, czy Panie Si, to jest starożytna Scytia, czy wewnętrzny zakon też pokazał, niedługo będzie 13 października, oni na swoich zegarach astronomicznych pokazują, że od 13 października, pamiętajcie, że to jest jakby dzień, w którym bardzo mocno uderzono w zakon templariuszy, w cały zakon, również ten zewnętrzny. Większość z nich, czy większość pewnie tak, złapano, torturowano i no, bestialsko mordowano. Oni skazali po tym, co dzieje się na niebie i ziemi, jeśli my obserwujemy, a no, pewne rzeczy wiemy, a pewne nie wiemy. Pewne rzeczy związane z cyklami Wenus przede wszystkim, czy z tym, co dzieje się wewnątrz Ziemi, to jeśli czujecie sentyment do prawdziwego rycerstwa, ja nie mówię tylko o wewnętrznym zakonie, do strażników Graala, to poczujcie, że od 13 października coś zacznie się dziać. Oni powiedzieli, że oni zaczną powracać. W jakim sensie? Ja nie chcę wam udzielać takich odpowiedzi. Większość z was, którzy tego słuchacie, to czuje. Czyli oni powrócą i oni doskonale wiedzieli, że 1 listopad jest pewnym przejściem, portalem, granicą. I nie jest to związane ze świętem zmarłych. Tylko to jest związane oczywiście ze światem podziemnym. Że jasne, że w tym czasie otwierają się potężne portale. Pytanie, czy otwierają się, czy nie. Od czego to zależy? Na tym krótkim podsumowaniu tego, co chcę wam powiedzieć, że nie liczmy też, że te istoty, czy ludzie, czy którzy tu w jakimś sensie przybędą, że oni załatwią sprawę za nas. Nie, dlatego, że oni poprzez pewne przekazy, kody czy szyfry, oni apelują jakby do nas, żebyśmy wywiązali się z naszej części umowy. Chodzi o coś takiego, że żeby tak jak w bajkach, żeby przejść z jednego świata do drugiego, dzisiaj nazywamy to portalem. La porte po francusku to są drzwi. W bajkach potrzebne są pewne drzwi. Żeby przejść, potrzebne są pewne drzwi. I teraz jest ważne, że jeśli my chcemy, żeby te energie nas wspierały, czy to oni mówią do nas, ja to później wam wyjaśnię tak naukowo, a później baśniowo, że to my mamy otworzyć pewne drzwi. Albo inaczej, jeszcze inaczej. Chodzi o to, i teraz posłuchajcie uważnie, bo jest to jedno z najważniejszych zdań z dzisiejszego spotkania. Oni chcą nam przypomnieć, żebyśmy my nie blokowali tych drzwi.
To znaczy oni przynajmniej mówią do nas, przestań blokować te drzwi. Czyli wiele energii mówi, my chcemy wesprzeć pewien proces, ale to nie może się stać bez udziału was, świadomych, powrócimy do tego słowa, świadomych ludzi. Czy nasz błąd polega na tym, że my zamykamy pewne drzwi i bardzo, bardzo mocno je regulujemy i blokujemy, a otwieramy zupełnie inne drzwi? Pewnie tak. A więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, że oni dokładnie opisując innym językiem pewną rzeczywistość, pokazują, na czym polega uwolnienie z pewnej pułapki. Jeśli, jak można określić pułapkę? Co to jest pułapka? W czym my jesteśmy uwięzieni? Czy my rzeczywiście wchodząc w pewne religie, zaczynamy się budzić, czy tworzyć własną rzeczywistość? Czy wchodząc w pewne ścieżki duchowe, stajemy się oświeceni? Pewnie tak, do czego dojdziemy. Pewnie oświeceni. Jeśli słowo oświecenie jest absolutnie związane ze światłem, to wszelkie religie, ruchy duchowe dążą do pewnego rodzaju oświecenia, które oczywiście jest potężną pułapką. A więc pytanie jest do nas. Jeśli umówiłeś się co do otwierania pewnych drzwi, powiedzmy nie tylko dla tych istot, ale dla pewnego świata, że świat może wniknąć do tej małej kropli, jeśli otworzymy pewne drzwi. On może wtedy tu wniknąć. Czy też nasza izolacja polega na tym, że my nie rozumiemy, że wokoło nas jest nieskończony, jak to nazwać, wszechświat pełen miłości, pełen niesamowitej energii, a my jesteśmy w bardzo, bardzo małej bańce. Pokażę wam, że według dawnych przekazów, które bardzo mocno łączą się, co jest dla mnie szokujące w pozytywnym sensie, ze współczesną nauką, czyli na wstępie powiedziałem, że nauka jest programem, tak, ale są ludzie odważni, którzy chcą wyjść z programu, przełamać program i pokazują, że nauka nas oszukuje. Na przykład, że nauka nas oszukuje w sensie pewnych praw. Na przykład, jeśli chodzi o prawa fizyki newtonowskiej, to absolutnie jest to kłamstwo. Jeśli chodzi o pewne prawa związane z funkcjonowaniem na przykład genów i tak dalej, to też się nas oszukuje. Ale jest coś, co wykracza poza oficjalną naukę i wtedy ci ludzie, którzy, jak często powtarzam, byli bardzo szanowani, mieli wiele tytułów i przynależeli do ważnych, oficjalnych takich organizacji czy społeczności zrzeszających naukowców, lekarzy czy fizyków, oni jak zaczynają raptem mówić bzdury, w cudzysłowie, to raptem, kiedy zwariowali, no to są wykluczani z tych towarzystw. I podobnie, czy cała duchowość jest programem? Pytanie, co jest programem, a co nie jest programem? Czyli potraktujcie to tytułem wstępu. Czyli zobaczcie, że dawniej ciągle mówiono, że wszystkie przekazy mówiły o iluzji. Że my żyjemy w świecie iluzji. Co to znaczy? Co to znaczy? Dawne przekazy bardziej by powiedziały, że jesteśmy zaśnieni, czyli jesteśmy we śnie, nieco koszmarnym śnie, można tak nazwać, w takim koszmarnym śnie. Uznajemy ten sen za rzeczywistość. Jak pamiętacie to, co mówi Morfeusz, jest bardzo, bardzo stare powiedzenie ze wschodu. Jeśli się nigdy nie obudzisz, to skąd będziesz wiedział, że śnisz? Jest to niemożliwe. Jeśli się nigdy nie obudzisz, nie wiesz, że to jest sen. Tak jak niby mówi Lao Tzu, tak? Czy mówi to Pani Nikt o człowieku, ale on później powtarza, czy ja jestem Lao Tzu, który śni, że jest motylem, czy jestem motylem, który śni, że jest Lao Tzu. Niesamowite. Najważniejsze jest to, że jeśli żyjesz we śnie i nigdy się nie obudzisz, to uznasz to za jedyną realną rzeczywistość.
jeśli jesteś zahipnotyzowany dosłownie i robią z tobą kuglarskie sztuczki na scenie, to ty w stanie zahipnotyzowania przyjmujesz coś, co nie istnieje, za rzeczywistość. Natomiast możesz nie widzieć też rzeczy, które naprawdę istnieją. To jest następny taki główny wątek tego, co chcę wam przekazać. Ja już nie będę tego powtarzał ze względu na czas i to, że znacie tę historię. Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego życie przez przypadek poprowadziło mnie na pewne zajęcia związane z hipnozą, ale nawet, żeby nie opowiadać tego, to w wielu książkach jest przytaczany taki przykład innych hipnotyzerów. Przykład pewnych scen, znaczy rzeczy, które były sfilmowane. Że często mówi się, że ojciec był z córką i hipnotyzer mu powiedział, że za chwilę nie będzie widział tej córki. I córka, która stała 50 cm od niego, on jej nie widział. Natomiast hipnotyzer za tą córką pokazał mu kartkę z napisem i on dokładnie przeczytał, co jest na tej kartce. Niby fizycznie córka mu absolutnie zasłaniała tą kartkę. On jakby nie widział tej córki i jakby patrzył na wskroś. Pytanie, czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe? Nie, pytanie jest inne. Czy my żyjemy w takiej rzeczywistości, w której widzimy rzeczy, które w pewnym sensie naprawdę nie istnieją? Czy że nami rządzą prawa, które naprawdę nie istnieją? I stąd wynika nasz los. Los. Los został bardzo pięknie jeszcze definiowany przez Greków. Pamiętacie Nici Arianny? Jest to odwołanie oczywiście w sumie do Sumeru, gdzie oni pokazywali, że Marduk przejął los ludzi w swoje ręce, że los i przeznaczenie ludzi jest zupełnie inne. Natomiast on zmienia nasz los. Czyli w świecie matki nie może być czegoś takiego, co jest bólem, cierpieniem, chorobą, wojną czy nienawiścią. I znów powraca pytanie, dlaczego tak jest? Pytanie, czy masz wpływ. Czyli ciągle jest pytanie, kiedy patrzycie na rzeczywistość swoją, czy naprawdę to, co was spotyka, niektóre rzeczy są dobre, a niektóre ewidentnie nie chcemy tych rzeczy. Nie chcemy przykrych rzeczy od takiej przykrości mniejszego kalibru, jak na przykład nieprzyjemna sytuacja, trudna relacja, konflikt z kimś, aż do choroby, czyjej śmierci, czy aż do głodu, wojny, czy potężnej przemocy wobec słabszych. Więc dlaczego o tym mówię? Czy znacie odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak jest? Gdzie szukacie tej odpowiedzi? Ta odpowiedź to jest paradoks, że została bardzo, bardzo dokładnie udzielona przez kobiety. Dlaczego większość nie chce tego słuchać? Nie chce tego słuchać. Czegoś, co jest bardzo, bardzo proste. A więc czy to wam bardziej przybliża hipnoza? Dawniej w bajkach mówiło się o nas jako o ludziach lunatycy. Lunatycy. Do czego dojdziemy? I słowo lunatyk, jak wiecie, związane jest bardzo, bardzo mocno z pewnym potężnym graczem, którego ku mojemu zdumieniu kobiety nie tylko nie wykluczają z gry, ale zasilają. Czy domyślacie się, o co chodzi? Zobaczcie, paradoks polega na tym, że odwiecznie, kiedy wy pytacie, gdzie jest prawda i co mogę zrobić w swoim życiu, to istnieje zasada pani Nik, przeniesiona do taoizmu, wej w wej, działaj nie działając. Zasada, której nie możemy zrozumieć, bo być może jest bardziej podobna do koanów buddyjskich, typu jaki jest odgłos klaskania jedną ręką. Proszę, odpowiedzcie. Właśnie taoizm czy buddyzm zen próbował być ponad zasadami czy ponad prawem. Ale co to znaczy wej w wej? Działaj, nie działając. Po prostu 99,9 rzeczy, które do tej pory robiłeś w poszukiwaniu prawdy, nie rób. W zasadzie znów moglibyśmy skończyć nie tylko ten webinar, ale wszystkie nasze spotkania. Dziękuję za uwagę.
Dlaczego ludzie jednak robią te rzeczy? Dlaczego ludzie robią tyle absurdalnych rzeczy, które wywołują destrukcję w ich życiu indywidualnych i globalnych, a dlaczego nie robią czegoś takiego, żeby nie robić tych rzeczy? Po drugie, dlaczego ludzie tak usilnie wierzą w coś, co jest z zewnątrz, w pewne czynniki ludzi, bogów, guru, a nie wierzą w siebie? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Dlaczego robimy tyle absurdalnych rzeczy, zamiast po prostu ich zaniechać z dnia na dzień? I dlaczego tak naprawdę ciągle odwołujemy się do czegoś na zewnątrz, a nie do siebie? I wydaje się to, że wszyscy na początku na spotkaniach mówią tak, tak, to jest prawda. Ja tak będę od dzisiaj robić. To dlaczego tyle ludzi pochłoniły religię? Religia jest programem, bardzo, bardzo potężnym programem. I większość ludzi przyzna rację. Ścieżki duchowe też są programem. Wiele form uzdrawiania, terapii, to jest program. I zaraz wam pokażę, na czym on polega. Pytanie jest tylko jedno. Dlaczego uczestniczysz w tym programie? Czy program jest łatwo rozpoznać, czy nie? Trudno w stanie zahipnotyzowania. Trudno. Możesz go rozpoznać po owocach, ale wtedy nie chcę mówić, że jest za późno. To znaczy możesz rozpoznać program, dlatego że on wpierw działa jako biały, czyli on pokazuje ci, że to jest dobre. Natomiast po jakimś czasie możesz odczuć, że twoje, ponieważ nie mamy kontaktu z duszą, że nasze ciało albo wydarzenia w naszym życiu nie układają się tak, jak trzeba. Natomiast na początku celem programu, jak pamiętacie, jest incepcja, czyli bardzo mocne zakodowanie w pewnym miejscu programu, żebyś uznał go za swój, ale najważniejszym celem incepcji, żebyś uznał, że to służy tobie, czyli służy twojemu dobra. Najbardziej kapitalnym przykładem są religie, niestety. To jest najlepszy przykład, że takim dowodem na to, na ile jesteś zainfekowany, jest, jeśli zapytasz, 99 z hakiem, no powiedzmy według słowników religioznawczych, 99% ludzi wyznaje jakąś religię. Pomijając trzy główne religie monoteistyczne, jest na jakiejś mocnej, bardzo mocnej ścieżce duchowej. Może mniej niż procent szuka inaczej, próbując się uwolnić i stosując, nawet nie wiedząc o tym, zasadę wej-wu-wej, czyli zasadę powolnego odrzucania, ale bardzo mocnego odrzucania świata iluzji, aż do momentu wielokropek, dojdziemy do tego. Czyli pytanie ciągle powraca, czym jest tak naprawdę program i dlaczego, jeśli nawet przedstawisz ludziom argumenty rzeczowe a propos rytuałów religijnych, o czym wielokrotnie mówiliśmy, już nie będziemy się znęcać nad straszliwym kanibalizmem, który mutuje twój kod DNA, ale na przykład na biciu się w pierś, które koduje pewne sekwencje twojego kodu DNA, a z drugiej strony blokuje inne sekwencje. To, do czego mogę to wam pokazać naukowo, jak działa program, ale chcę, żebyście przyjrzeli się temu wpierw od strony takiej bardziej rozumowej, później, żeby bardziej przechodzić w stronę uczuć. Więc co to jest program? Czy my realizujemy pewien program, który nie jest nasz, nie wiemy o tym? Czy program jest słowem symbolicznym, czy jest słowem psychologicznym, czy jest rzeczywistością? Czy program inaczej równa się iluzja? Albo jeśli odwrócimy, że tworząc iluzję, umieszcza się nasz pewnych programach. Mówiąc jeszcze inaczej, kto jest twórcą Matrixa?
odpowiedź mi na to pytanie. Kto jest twórcą? Dlaczego, powtórzę, od chwili pojawienia się książek Davida Icke'a czy filmu Matrix, którego dla mnie no, pierwsza część jest no, najbardziej taka genialna dla mnie. Dlaczego ktoś zaczął nam pokazywać, że my żyjemy w rzeczywistości Matrixa? Pamiętajcie, że to słowo jest bardzo ważne, dlatego ja używam takiego pojęcia mały Matrix, bo Matrix po łacinie znaczy macierz, macierz. Celem Matrixa jest odcięcie nas od macierzy. Paradoks. Celem Matrixa jest absolutne odcięcie nas od macierzy. Czy my, jakby nasze więzienie, które za chwilę będę próbował wam opisać, nasze więzienie polega na tym, że my zniewalamy samych siebie i też uczestniczymy w zniewalaniu innych ludzi. Na przykład jak? No na przykład... Tylko pamiętajcie, że jeśli zaczynamy tą podróż, to linia żeńska prosi o jedno, żeby nie oceniać. Dlatego, że nie chcę nadużywać tego słowa, ale ocena jest bardzo, bardzo potężnym programem. Linia żeńska mówi przyglądaj się i nie oceniaj, tak? I linia żeńska powoli, powoli będzie zawsze zmierzać do tego, żeby przyglądać się samemu sobie. Bo wiadomo, że programem jest na przykład wychowanie czy socjalizacja. I jedną z definicji, co mnie jako studenta pierwszego roku socjologii zaskoczyło, a z drugiej strony ucieszyło jako buntownika, że jedna z definicji socjalizacji mówi, że jest to program. Jest to program narzucony przez pewną małą lub większą grupę społeczną. Najlepiej, jeśli programy są spójne. Że rodzina odzwierciedla pewien program, jeśli żyjesz na wsi, w społeczności wioskowej, ale też dobrze, żeby odzwierciedlała program na przykład państwa, ale jeszcze szerszej zbiorowości, jaką jest religia. A wtedy, jeśli te programy połączą się ze sobą, jesteś ugotowany na twardo. I zobaczcie, że w socjologii nie tylko życie w małej społeczności wioskowej, gdzie rodzice według socjologii odtwarzają pewien program, oni o tym nie wiedzą. My nie będziemy się przyglądać od takiej strony, nie wiem jakiej, co to jest program i tak dalej, tylko ja chcę wam pokazać, jak on działa w rzeczywistości, czym jest program. Po to, żeby tak naprawdę móc zareagować, czy ostatecznie się wyzwolić. Czyli jasne, że my możemy mówić od strony socjologicznej, że istnieje pewien program, którego podstawą jest bycie grzecznym. Że według socjologii podstawowym programem często jest bycie grzecznym, czy bycie posłusznym. Jest to program. Czyli z czyjego punktu widzenia? Czyli program bycie grzecznym, czy bycie posłusznym jest ważny, żeby kształtować nie wolne indywidualności, zobaczcie, że samo słowo kształtowanie już jest niewłaściwe, że program jest po to, żebyś ty nie był wolną jednostką na wielu, wielu poziomach, tylko żebyś realizował czyjś program. Wpierw rodziców i tak dalej, i tak dalej. A więc jest to program, ewidentnie jest to program. Natomiast są oczywiście inne programy i my niby o tym wiemy, ale nie wiem, czy zastanawialiście się tak naprawdę, co jest korzeniem, jakby skąd one wyrastają. Czyli my żyjemy w pewnej rzeczywistości. Pokażę wam takie dwie rzeczy, że my na przykład uznajemy, że istnieją pewne prawa fizyki. Czyli tak jak w bajkach, jest taka bajka, że... Ciekawe, że te bajki były kasowane lub zmieniane, że ktoś tam przychodzi w bajce i to jest słynne stanie nad przepaścią. I to identycznie, zobaczcie, jest w filmie Matrix, pierwszej części. I ktoś tam komuś tłumaczy, że możesz skoczyć i latać. I ta osoba, która stoi nad przepaścią czy na górze, ona co mówi? Co byście odpowiedzieli takiej osobie? Tak jak on niby, zobaczcie, że niby, do czego dojdziemy, w animacji komputerowej, że on go trenuje w Matrixie w animacji komputerowej i on na przykład mówi przeskocz z jednego budynku na drugi i pokazuje kapitalną rzecz. I pamiętacie, co on mówi? Że on przeskoczy. Kiedy? Kiedy wyłączy umysł.
I on jakby stoi i mówi: wyłącz umysł, wyłącz umysł, wyłącz umysł. Dlatego my możemy potraktować tą sekwencję tak bardzo pobieżnie, nie? Czy powiedzieć, że jest to jakieś symboliczne, czy powiecie: tak, ja wiem, że z tym umysłem coś mi się nie zgadza i wiem, że on jest, może mi przeszkadza w życiu. Nie, on kontroluje i tworzy rzeczywistość. Jedyną fałszywą rzeczywistość, w której ciągle istniejesz. Jeśli wy powiecie, że to wiecie, to okej. Okay. To dlaczego wszyscy uczestniczą w programach? Na przykład ocenianie innych ludzi, czy mówienie, jest to program. Zaraz wam to pokażę dokładnie. Na przykład zobaczcie, że dawniej to odżyło trochę, że istnieje pewne pojęcie egregorów, że są jakieś takie dziwne struktury, jakieś byty, które nie wiadomo, czym one są i w pewnym momencie nabierają pewnej mocy, czyli i próbują jakby utrzymać swoje istnienie. Czyli dawniej uważano, że istnieje coś takiego jak myślokształty. I każdy powie: wiesz, ja wiem, że chyba myśli tworzą moją rzeczywistość. Ktoś powie: wiesz co, chyba, natomiast mniej zwracamy uwagę na coś, co w bajkach, czy w uczeniu, na przykład na Polinezji, na Scyti, u Indian, jest bardzo ważne, że są tak zwane słowokształty. Natomiast nam buzia się nie zamyka. To jest pytanie, co mówisz, tak? I słowokształty połączone z pewnymi emocjami, no, tworzą pewne egregory, tworzą pewne pola. Czy to znaczy, że jeśli raz coś powiesz, to klamka zapadła? Nie, dlatego że znów, nie wiem, że to mówiliśmy setki razy, dlatego wszystkie kultury zamykały pewien dzień. I do tego dojdziemy, że one pokazywały: być może w ciągu dnia zdarzyło ci się coś powiedzieć, być może poniosły cię emocje, ale nigdy nie kończ dnia, jeśli istnieją myślokształty, słowokształty czy emocjokształty. Nie oceniasz tego, ale nie zostawia ich przed zaśnięciem. Dlatego, że noc będzie bardzo, bardzo mocno powodować coś, że w bajkach te myślokształty, słowokształty, emocjokształty, które są bardzo płynne, w nocy zaczynają przyjmować bardzo, bardzo potężną postać. W bajkach często istoty, które do nas przychodzą i które nas straszą, czy które chcą nas zjeść, co szkoda, że tych bajek nie ma, to mądra Baba Jaga pokazuje nam, że to, co uznajesz za straszne, demoniczne istoty, które rzeczywiście ci zagrażają, straszą i tak dalej, to jest nic innego jak co? To są twoje myślokształty, słowokształty i emocjokształty. Dlatego, że za długo je utrzymujesz w sobie i za często je zasilasz. Więc można spojrzeć na to bardzo, bardzo bajkowo. Jeśli powiesz ludziom: jest co, przyjrzyj się sobie i uporządkuj swój dzień przed snem. Nie, no, przed snem mamy jeszcze bardzo cudowną rzecz w dzisiejszej rzeczywistości. Bardzo cudowną rzecz. Dlatego, że to jest telewizor, komputer lub telefon, który nabity jest różnymi informacjami. No, ciekawe jakimi, tak? O ile byśmy oglądali naprawdę bardzo, bardzo piękne rzeczy, nawet fizycznie, które uwzleśniają nas i dodają nam nadziei, optymizmu, czy wpływają na nasze serce, to jest tworzenie innej rzeczywistości. Do tego dojdziemy. A więc zobaczcie, że bajki mówią o czymś takim, że to, co głównie ci zagraża, co przyciąga, tylko to nie chcę mówić, no, że co przyciąga bardzo podobne istoty, to tak naprawdę są twoje myślokształty, słowokształty i emocjokształty. Nie ma nic więcej.
Od strony bardziej naukowej, czy to znaczy, że coś, co my myślimy, mówimy, przeżywamy jakieś emocje, jeśli my w tym pozostaniemy, na przykład na strzałce przeszłość, teraźniejszość, jeśli pozostaniemy w przeszłości i będziemy ciągle rozdrapywać stare rany, czy próbowali leczyć przeszłość, to nic z tego nie wyniknie, dlatego że w pewnym sensie w tak zwanym świecie nic takiego nie istnieje. Jak później pokażę Wam to od strony naukowej, to mam nadzieję, że to Wam się poukłada. To na czym polega ta pułapka i kto tworzy Matrix? Kto tworzy Matrix? Czy reptilianie? W zasadzie pewne rasy, które tu przybyły, one rzeczywiście próbują stworzyć pewną sieć kontroli. Natomiast nie jest to możliwe bez nas. Ja Wam to za chwilę pokażę. Jasne, że pewne rasy, które tu przybyły, uwięziły nas w pewnej pułapce. Co jest tą pułapką? Co jest tą pułapką? Odwołując się do filmu Matrix. I zaraz Wam pokażę, że nie traktujcie tego jako przenośni. Więc czy my żyjemy w świecie iluzorycznym, którego tak naprawdę nie ma? Co to znaczy, że go nie ma? No w pewnym sensie ten świat jest pewną formą iluzji, jest pewną iluzji i wszędzie jest zupełnie coś innego, jest zupełnie coś innego. Celem pewnych istot jest odcięcie nas od nas samych, I wy powiecie, nie bardzo to rozumiem, jaki mam w tym udział. Zależy, w jakich programach uczestniczysz. To Wam się wyjaśni bardzo mocno, kiedy wyświetlę Wam głównego gracza, dlatego że jadąc do różnych ludzi bardzo, bardzo uduchowionych, wszyscy powielają bardzo, bardzo potężne, destrukcyjne programy. Czy ludzie o tym wiedzą, czy nie wiedzą? A więc pytanie, na jakiej teraz jesteś ścieżce duchowej? Pytam Was, czy jesteście na jakiejś ścieżce duchowej? Bo to ja staram się kompletnie wyłączyć ocenę, tylko jakby przyglądam się i zadaję sobie pytanie, co to znaczy, że jednak tak mocno trzeba skupić się na sobie, ale co to znaczy, że bardzo wąska jest droga prowadząca do Królestwa? Jak to Królestwo opisane jest w Ewangeliach apokryficznych? Dlaczego nawet niby Jezus mówi, Królestwo jest w was, a nie poza wami? Dlatego w Ewangeliach apokryficznych on mówi jeszcze jedną rzecz, że kiedy Judasz, który dla ludzi manipulowanych jest takim jakimś ciemnym typem spod ciemnej gwiazdy i w ogóle ten Judaszowy, taki ciemny typ, to był bojownik, to był terrorysta, on należał do sekty Zelotów i powiedzmy z jego punktu widzenia, też jakiegoś tam programu, on chciał, żeby Żydzi wyzwolili się spod niewoli rzymskiej. I on powiedział Jezusowi, masz pewną charyzmę, stań na czele Zelotów. Zeloci to też to byli skrytobójcy, tacy ówcześni terroryści, sztyletnicy. Czyli oni potajemnie mordowali, powiedzmy, tych okupantów. Co powiedział Jezus? Pytał po co? I Judasz mu mówi w Ewangeliach, żeby zmienić ten świat na lepsze, żeby wyzwolić nas Żydów, żeby zmienić ten świat na lepsze. Jezus się pyta, który świat? I pokazuje tak jakby na zewnątrz. Mówi nie, dlatego że on mówi niesamowitą rzecz, że ten świat zewnętrzny miał swojego Pana, ma i będzie miał, co wydaje się bardzo pesymistyczne. Jak Jezus nazywa Pana tego zewnętrznego świata? Pamiętacie to? Zresztą nawet w Ewangeliach uznanych przez Kościół, w Ewangeliach świętego Jana, 3 razy o tym mówi Jezus. On mówi, że On nie ingeruje w ten zewnętrzny świat, bo im bardziej ingeruje, tym bardziej zasila władcę tego świata zewnętrznego. I ludzie przytakują, tak, nienawiści nienawiścią pokonać nie można. Co robić na co dzień?
Jezus mówi, że władcą tego świata, który chce zmienić, jest szatan. I jeśli posługuje się jakby jego narzędziami, to on rośnie w siłę. Co to znaczy? Czy jest to jakiś rodzaj przenośni? Czy powrócę jeszcze raz do pierwszego pytania. W co gramy? W co gramy? Otóż dawniej, czy ku mojemu zaskoczeniu, w zasadzie templariusze, przywożąc symbol szachownicy, który umieszczali też w katedrach, oni dlatego umieszczali ten symbol, żeby wiedzieć, że nie mogą grać. To jest tak, jak ktoś umieszcza sobie coś, co w Rosji, tak tłumacząc na Polskę, dzisiaj mówić o Rosji, może powiedzmy na Ukrainie, że ludzie wieszali sobie tak zwaną przypominajkę gdzieś. Tak jak pamiętacie, że na wschodzie kobiety wieszały symbol osła, żeby wiedzieć, żeby naśladować osła, jak się zagalopują. Czyli pamiętacie, że osioł bierze na siebie tylko tyle, ile może udźwignąć, w przeciwieństwie do kobiety. Dlatego one przypominały sobie, że nie możesz jako kobieta się zagalopować, przyjmować wszystkiego na siebie, bo to jest program, że masz służyć, być posłuszna i być gospodarna i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejny program. I zobaczcie, do czego ja dzisiaj zmierzam, że ludzie przytakują, że oni wiedzą, że jest pewien program, tylko dlaczego ciągle w to grasz? Odpowiedzcie mi, dlaczego ciągle to grasz? A ja wam pokażę wyjście z sytuacji, że ludzie na przykład przytakną i za chwilę łapią się na tym, że znów to grają. I psycholog powie, no cóż, wiesz, to są takie twoje wzorce rodzinne. Tak, a człowiek uduchowiony, wzorce rodzinne są programem. Czyli nic takiego nie ma. Czyli teraz zmierzam do celu. Nic takiego nie ma. To jest, ale tylko w programie. Napiszcie mi, czy to czujecie. Wzorce rodzinne są tylko w programie. Geny, które cię ograniczają, są programem. Nie ma czegoś stałego jak gen. Nie ma czegoś takiego. Ja na wakacjach przeczytałem 20-stronicowy artykuł po francusku, gdzie facet pokazuje, że nie chcę wam myśleć, znaczy w głowach chcę, że jest to podobne do starej zasady nieoznaczoności Heisenberga, że coś pojawia się, jeśli to zależy od obserwatora, czyli jeszcze inaczej, kto nadaje pewne prawa rzeczywistości, czyli ktoś wciągnie cię w program, wiesz co, to są wzorce rodzinne, albo ktoś wciągnie cię w jaki program, klątwa, to jest klątwa, dlatego ci się nie układa, bo masz klątwę rodzinną, ale inna mądra, żeby się nie zakalopować, nie? Inna mądra pani powie przed wielkim, wielkim audytorium, na wielkim, wielkim festiwalu, czy na różnych tego typu spotkaniach, że to jest kwestia twojej karmy. Kiedy poczujesz, że karma jest programem? I powiedzmy, o tym wszystko wiemy, tylko ja wam pokażę, jak działa program, jak jest skonstruowana rzeczywistość programu. Bo jeśli komuś powiesz, wiesz co, czy miłość tworzy coś takiego, że za to, co zrobiłeś kiedyś, w jakiś sposób masz być doświadczony, czyli na przykład ukarany, to wszyscy mówią, że nie, że miłość czegoś takiego nie tworzy. Miłość nie może tworzyć jakiejkolwiek formy determinizmu. Dlaczego ja nieustannie będę powtarzał? Program jest bardzo łatwo rozpoznać. Tam, gdzie jest determinizm, jakikolwiek, jawny lub ukryty, to jest program. I to w zasadzie jest najważniejsze zdanie i znów możemy ten webinar zakończyć. Program jest łatwo rozpoznać, dlatego że on tworzy determinizm. Determinizm polegający na tym, że coś nie zależy od ciebie, tylko jakieś czynniki zewnętrzne lub jacyś ludzie lub bogowie mają wpływ na ciebie i twój świat. To jest program. Czy jeśli ktoś mówi mi o astrologii i ja się nie odzywam, ale jeśli ten ktoś chce ze mną porozmawiać, czy zapytam go, czy w astrologii ukryty jest jakiś determinizm jawny lub ukryty? Oczywiście, że tak. Więc astrologia jest programem. Więc nie mówcie mi, trzeba mieć lekką odwagę, żeby pokazać wielu, wielu ludziom uduchowionym, że to jest program. Natomiast kto to przyjmie, a kto nie przyjmie, to już nie jest celem linii żeńskiej. Czyli znów się odwołam do pani wierzby, czyli pani nikt. Przepraszam, ale to dotyczy wszystkiego.
To dotyczy wszystkiego. Kiedy Lao Tzu pyta ją, a mając do niej absolutne zaufanie, bo czuł, że ona jest prawdą, to trzeba czuć. A co ze starą astrologią chińską? Pani nie wiecie, jak odpowiedziała. Gwiazdy rządzą głupcami, mędrcy rządzą gwiazdami. Pokazuje, że to jest w tobie, że ty określasz prawa. I wracając do tej bajki o tym, że pewna kobieta mówi tej dziewczynce, która gdzieś tam ucieka, co jest niesamowicie podobne do legendy o Pirene w Pirenejach, że skocz, bo możesz latać. I jasne, że zależy, jaką wersję bajki weźmiemy, tak? Że ona stojąc nad przepaścią boi się skoczyć, bo dokładnie wie, no, że istnieją, ona tego tak nie definiuje jako dziewczynka, ale wie, że nie nazywa tego prawami fizyki newtonowskiej, ale wie, że jeśli skoczy, to spadnie, tak? Bo jest jakaś siła grawitacji i nie ma szans, żeby ona leciała lub lewitowała. Jeśli wam powiem, że to jest program, to co mi odpowiecie? Zobaczcie, że fizyka kwantowa, znów zapytacie, czy to jest program. Fizyka kwantowa na przykład absolutnie neguje zasady fizyki newtonowskiej. Więc dla fizyki kwantowej istnieje pewna możliwość. W przeciwieństwie do fizyki newtonowskiej, czyli ktoś powie, wie, są pewne prawa, koniec i kropka. Kto określił te prawa? Że prawa na socjologii, które poznałem, prawa, jakie rządzą w pewnych społeczeństwach do dzisiaj, są prawami jawnie bestialskimi i okrutnymi, tak? Prawo. Że jeśli prawo państwowe sprzęgnie się z prawem religijnym, powstanie tak zwana teokracja, a to jest koniec wszystkiego. To jest koniec ludzkiej duszy. Tylko pytanie, kto określa te programy? Jasne, że jeśli żyjesz w państwie totalitarnym, to nawet jak czujesz, że coś jest nie tak, to po pierwsze jest potężny lęk, po drugie ciężko ci wyzwolić się, na razie nie pokazuję wam, na czym polega program, ale ciężko się wyzwolić z tych programów rodzinno-społeczno-obyczajowych, prawda? I wy jako kobiety to przechodziłyście, bo jeśli jest coś, co jest tyranią we własnej kuchni, we własnym łóżku i kobieta mówi, ja nie widzę wyjścia z sytuacji, nie widzę wyjścia. I własna matka, już nie chce do tego powracać, i cała mówi, okej, trwaj w tym, nie wiem jak to nazwać, bo co ludzie powiedzą. Program jakby kontroli, celem programu jest kontrolowanie ciebie. I zobaczcie, że do czego zmierzam. Szachownica. Że niektóre rzeczy ewidentnie wiesz, że kontrolują ciebie. Pytanie, czy masz siłę, moc się z nich wyzwolić. Czyli ewidentnie wiesz, że istnieją jawne systemy kontroli i próbujesz coś z tym zrobić. Natomiast gra jest zupełnie, zupełnie inna. Gra jest zawsze w białe. Jeśli spytasz 99% ludzi religijnych, czy ta religia im służy, co oni ci odpowiedzą? Absolutnie, że tak. Jeśli spytasz ludzi, którzy byli na różnych warsztatach psychologicznych i ścieżkach rozwoju duchowego, czy to im służy, co oni odpowiedzą? Tak. Oni później to zmieniają, natomiast program działa tak, że nie widzisz. Teraz powoli to jest taka część wstępna, taka bardziej to, co wy powiecie, że wy już to wiecie poważnie. Wiecie co, że dlatego jestem mężczyzną, że trochę się buntuję. Jeśli słyszę, na przykład gdzieś tam byłem i słyszę, że jakaś pani mówi, że ona już to wie i za chwilę słyszę rozmowę tej pani na temat astrologii i przestawień mózgu Henia Benia, to jest cudownie. To wiecie, to powiedzenie ja wiem, to jest co? To jest umysł. Natomiast mądrość polega na tym, że działasz wej. Czy musisz rozpoznać program, żeby z niego wyjść? Nie. Masz połączyć się z tym, czym jesteś. Za chwilę wam to pokażę. Czyli jak działa program? Czy uznajecie, że istnieją prawa fizyki newtonowskiej? No pewnie tak. Nie możemy lewitować, prawda? Czy uznajemy, że istnieje prawo karmy? No mam nadzieję, że większość z was, która tego słucha, trudniej jest poczuć,
czy uwierzyć, że prawa fizyki newtonowskiej tak naprawdę nie istnieją. Nie istnieje coś takiego, tak? Że to znaczy, że my potrafimy latać, no na pewno potrafimy lewitować. To jest pewne na 100%. I jest wiele filmów, które ludzie uważają za sfałszowane, tak? Że ludzie lewitują, tak? Od wschodu do Indian, do Peru, ludzie w ten sposób lewitowali. Czyli przemieszczali bardzo duże odległości, no tak jakby nisko, nie za szybko latając nad ziemią, ale o wiele szybciej i tak dalej, i tak dalej. To wydaje się trudne do przyjęcia. Dlaczego? Natomiast dlaczego tak trudne jest odrzucenie programów typu na przykład karma, typu cofanie się do przeszłości? Przeszłość jest pewnym programem. Czyli cofanie się typu uzdrowimy twoją przeszłość. Tak naprawdę jesteś doskonałą istotą o potężnej świadomości. Tak naprawdę nie pod... to jest już dość mocne. Wy pytacie, że ciało choruje, więc potrzebuje lekarza. Potrzebuje pewnej interwencji. I ja ostatnio, gdzie zajmując się psychosomatyką, tak byłem, może wewnętrznie, może ja zewnętrznie tego nie pokazywałem, bardzo taki, no nie chcę mówić, że anty, ale taki bardzo daleki od medycyny konwencjonalnej, to powiem wam dzisiaj, że wolę w pewnych sytuacjach mniej szkody może zrobić lekarz, kiedy ktoś złamie nogę i tak dalej, czy ma kłopoty z kręgosłupem, niż uzdrowiciel. Dlatego, że lekarz interweniuje, natomiast lekarz niestety jasne, że on działa na pewnym poziomie tego, co psychosomatyka doskonale wie, tak, zapobiegania pewnym skutkom. Natomiast nie sięga do przyczyn. Tak samo człowiek, który uczestniczy w pewnych warsztatach, czy w sesji regresingu, cofania się do przeszłości, on mówi, że to mu pomogło. Absolutnie nie, dlatego, że działasz ciągle w programie. Co to jest za program? Co jest programem? Jak on jest skonstruowany? Co jest iluzją? Jak złapano nas w pułapkę? Czy świat, który widzisz, co jest bardzo trudne do pojęcia, jest rzeczywisty czy nierzeczywisty? Zobaczcie, że zmierzając trochę w kierunku mózgu, bo to może też do mnie na przykład to trochę przemówiło w takim sensie, że to potwierdziło to, co od dawna czuję. Jeśli powiemy po wschodniemu, że rzeczywistość, którą widzisz, jest iluzją, to ty powiesz, to znaczy, że ona nie istnieje? W pewnym sensie nie istnieje. To znaczy, że ta ściana, czy ten tapczan, czy to ten cały komputer nie istnieje? Dzisiaj jest to podobnie jak z filmem, że jeśli leci pewien film i film się kończy, czy ten film istnieje, czy nie istnieje. Natomiast ja chcę, żebyście dzisiaj dotarli do momentu, do przestrzeni, w której powstaje program. Bo wy powiecie, wiesz co, Marek, my o tych programach to wszystko wiemy. Dobra, tylko każdy niech z ręką na sercu powie, w jakich ostatnio uczestniczył w dziwnych ścieżkach duchowych czy warsztatach. Dlatego, że program działa niby bardzo, bardzo prosto. Bardzo, bardzo prosto. I można mieć pewną wiedzę naukową, tak dla mnie, dla potwierdzenia tego, co pokazała mi moja babcia, lub można kompletnie tego nie mieć. Ja ostatnio obserwuję siebie, ale też patrzę, byliśmy na wycieczce i tak dalej, nie w sensie oceny, patrzę na niektórych ludzi, kiedy my idziemy, powiedzmy, do tych pięknych miejsc w jakimś sensie, na przykład na Mont Segur. Ja patrząc na niektóre osoby, doskonale wiem, że one już tam prawie są. Że są świadome, chociaż one mogą nie mówić o tym, nie analizować tego, ale już tam są, już są. Ta świadomość jest związana z pewnym rodzajem spokoju, z pewnym takim rodzajem, że to, co kiedyś bardzo cię dotykało i tak dalej, tak jakby gdzieś się trochę rozmywa. Co to znaczy rozmywa?
A więc dlatego te spotkania webinarowe są dla mnie trochę trudne, że ciekawe, jak przyjmujecie rzeczywistość, która istnieje, jako czysto namacalną, bo można jej dotknąć, tak? Czy to, co dawniej mówi wszystkie na wschodzie i na zachodzie, jest identyczne pojęcie iluzji. Ja wiele, wiele lat się zastanawiałem od pierwszego kontaktu jako 14-latek z filozofią wschodu, dlaczego oni mówią o iluzji. I pytanie, czy co możesz zrobić z programem? W zasadzie do czego zmierzam, mówiąc o wielu, wielu ludziach, których obserwuję, że program nie istnieje w momencie, kiedy staje się świadomy. Ja mam to dzisiaj powiem, o co chodzi, tak? Dlatego, że on istnieje w bardzo, bardzo wąskiej sferze. W jakiej sferze? W sferze twojego umysłu. Pamiętajcie, że naszego umysłu. Umysł nie jest mózgiem. Umysł jest bardzo precyzyjnie opisany od najdawniejszych czasów. Umysł jest bardzo, bardzo malutką szpileczką, główką od szpilki, lub niektórzy, jak były igły, ciekawie to określali, że to jest główka od igły. Ciekawe, dlaczego główka? Dlatego, że główka jest pewnym rodzajem przejścia. To jest niesamowite, że oni pokazywali, że ktoś wsadził ci igłę, taką klasyczną igłę, która ma to uszko, czy nie wiem, jak to się nazywa. Dokładnie tak jest. To jest malutka szpileczka, która ma to uszko. Przez to uszko oczywiście może być nawlekana nić i tak dalej, i to jest niesamowicie ciekawie opisane w bajkach. To nie jest mózg. To jest umysł. Czyli to jest bardzo malutka szpileczka, która blokuje ci na przykład prawą półkulę całkowicie, czy przez tą malutką główkę, to uszko, aktywowane są programy. W jaki sposób? Jeśli czasami, jeśli obserwujecie ekran telewizora, dzisiaj przy tak zwanej dużej rozdzielczości, gdzie jest to bardzo, bardzo piękny, czysty obraz, to na poziomie takim bardziej naukowym wiecie, z czego składa się ten obraz, tak naprawdę? Wiecie czy nie? On się składa z pikseli. Piksele to są te malutkie takie kwadraciki, prostopadłościenniki czy trójkąty, tak? Jest to coś, z czego naprawdę składa się obraz. On jest rzutowany na wyświetlacz urządzeń cyfrowych i przyjmuje obraz. A więc tak naprawdę ten obraz, czasami jak telewizor, tak dzisiaj, jak trochę gdzieś są zakłócenia, zauważyliście? Ten takie zakłócenia, to rzeczywiście pojawiają się piksele, zaczynają migać piksele. Teraz jest pytanie, co to są piksele? Jest to pewien obraz cyfrowy, czyli obraz jest obrazem cyfrowym. Jest pytanie, czy on jest rzeczywisty, czy nierzeczywisty. To jakby, tak chcę wam pokazać krok po kroku, żebyśmy dzisiaj wspólnie w czasie podróży dotarli do miejsca, w którym tworzone są programy. Chcecie tego? Tworzone, bo ja wiem, że ludzie mówią, Marek, ja wiem, że religia jest programem, a astrologia nie jest programem? No nie. A karma jest programem, czy nie? A poczucie grzechu, czy brudu, czy nieczystości jest programem, czy nie? A psychologia jest programem, czy nie? Jasne, ja kiedyś przeczytałem dużo książek Junga i zobaczyłem, że... Dlatego pamiętajcie, że nie ocenia się nikogo. Natomiast pytanie, czy jeśli on jest nieświadomy, to czy to go usprawiedliwia? To jest pytanie do mnie samego. Jeśli ja mówiłem coś ludziom o psychosomatyce jako rodzaju podświadomości, to bije się w pierś, że uczestniczyłem w pewnym programie. Ja tak uważam. Dlatego nie robię tego. Nic nie robię. Pokazuję, że jest prawdziwa sfera rzeczywistości i wystarczy nią być, czy z nią się połączyć. Program przestaje istnieć. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. To nie jest kwestia uzdrawiania, tym bardziej kogoś. To jest absurd, to jest totalny absurd. Uzdrowienie to nie jest uzdrowienie, to jest zaleczenie na moment, żeby człowiek mógł zacząć funkcjonować.
czy jasne, jeśli ja złamię nogę, ja błogosławię lekarza, który mi ją złożył. Ale ja zaglądam w siebie i wiem, że psychę i soma, to psychę to nie jest psychika. To nie jest psychika po grecku. Bo psychosomatyka szuka w psychice. A tak naprawdę gdzie? Powiem wam szczerze, że w umyśle. Ale psychę, jak wiecie, to jest dusza po grecku. A więc jeśli ktoś łamie nogę, ja błogosławię lekarza, który mi to złożył, bo ja mogę funkcjonować. I nie przypuszczam, żeby on za bardzo grzebał w mojej duszy. Natomiast uzdrowiciel tak, nawet jak tego nie wie. Dlatego, że jeśli ktoś zajmuje się światem energii, postaw sobie znak stopu i wielki wykrzyknik. To już jest bardzo niebezpieczne. Lekarz na szczęście nie powie mi, wie pan co, tam prawdopodobnie to jest sygnał z pana duszy, jakby powiedział i zajmij się pan po złożeniu swoją duszą, to jest taki lekarz. Natomiast on nic takiego nie powie, bo on w to nie wierzy. Tak? Czy on złoży mi nogę i nie grzebie w mojej duszy. Natomiast ci wszyscy uzdrowiciele, którzy uzdrawiają cię na różne sposoby, oni mówią o energiach. Mówię o jeszcze jednej, kapitalnej z punktu widzenia programowania rzeczy, o naczelnym haśle programowania. I powiem wam, że normalnie mam odwagę o tym mówić. Niezależnie, co tam się dzieje po tej drugiej stronie, za czym kryje się główny program, to oczywiście ja wam to powiem, jakie jest to naczelne hasło. I zauważcie, że od religii, poprzez ścieżki duchowe, poprzez takie formy uzdrawiania przeszłości, jak na przykład regresingi, ja mówię o sobie. Publicznie nie mówię, że biję się w pierś, bo to jest program. Sam przed sobą mówię, Marek, to nie była właściwa droga. Dlatego, że przeszłość jest programem. Jeśli to poczujesz, to jest wielki, wielki świt twojej wolności w twoim życiu. Wielki świt. Zobaczcie, że wiele, wiele terapii polega na grzebaniu się w przeszłości. Przeszłość i przyszłość nakładają się. To jest, chciałem to nawet wziąć, ale uznałem to za takie... To jest, wiecie co, symbol klepsydry, przesypującego się piasku, który odmierza czas. Że niby coś, co jest teraz, gdzieś tam... Generalnie, żeby wam nie mieszać, jak odwrócisz klepsydrę, to przesypujesz ciągle to samo. Przeszłość staje się przyszłością, bo ona się przesypuje, niby staje się przyszłością. Odwracasz, to jest to, co jest na kole czasu. Jeśli grzebiesz się negatywnie w przeszłości, natychmiast tworzysz przyszłość, równie negatywną. Dlatego, że zarówno przeszłość, jak i przyszłość są programem. Szczególnie jeśli się uważa, że przyszłość jest w jakiś sposób zdeterminowana. Nie wiem czym, że ktoś ci powie, że astrologią, klątwą, genami, czym jeszcze jest determinowana? To jest program. Czyli dlaczego my się spotykamy? Żeby z uśmiechem mówić do siebie, czy znów złapałam się dzisiaj na program, jeśli za dużo gadam na przykład o kimś, to jest pewien rodzaj programu, czyli tworzenia pewnych słowokształtów. A więc od religii poprzez wiele form uzdrawiania, terapii, tak jak ja się zajmowałem psychosomatyką i regresingiem. To jest program. I pułapką jest to, że tak jak w religii, że nam się wydaje, że to nam pomaga. Nie, dlatego że nie widzisz, jesteś ślepy. Nie widzisz, dlaczego nie widzisz, zaraz wam powiem. Czyli jeszcze raz, zadajcie sobie pytanie, czy naszym celem jest uzdrawianie wszystkich programów? Nie, absolutnie nie, dlatego że one nie w pewnym sensie, tylko dokładnie przestają istnieć, kiedy stajesz się tym, kim jesteś. Czyli dawniej nazywa się to świadomością. Jeśli stajesz się świadomy, w tym obszarze nie ma programów. Co to znaczy świadomy? Zobaczcie, że bardzo sprytnym zabiegiem programistów jest umiejscowianie świadomości w głowie. Jest pewna forma świadomości w mózgu, ale to nie jest związane z umysłem. Natomiast świadomość masz tu, w sercu, to jest potężna świadomość i najpotężniejsza Sofia, czyli coś, co zostało odwrócone przez programistów. Jako w umyśle, że świadomy umysł, podświadomy umysł i nadświadomy umysł. Nie. To, co jest podświadome, w sensie negatywnym, to jest twój umysł. To, co jest świadome, to jest twoje serce. Czy jesteście świadomi swojego serca?
Ale to, co jest nadświadome, czyli mądrością mądrości, to jest święta przestrzeń kobiety. Na tym polega prosty zabieg władców umysłu, że oni wszystko odwracają. I jeśli ktoś grzebie się w przeszłości, to grzebie się w programie. Grzebie się w programie. Chodzi też o to, że to jest takie porównywane często, że jeśli film już leci, to ty jako obserwując go nie możesz tego zmienić. Chyba, że zatrzymasz film, tak? I napiszesz inny scenariusz, stworzysz inną kopię, co to znaczy kopię. Natomiast film leci i cały problem wszelkiego typu uzdrawiania siebie polega na tym, że my ciągle uczestniczymy w programie. Jeśli to czujecie, to jest super. My uczestniczymy w programie, że my chcemy naprawić program i powiedzmy, że w jakimś sensie nam się to udaje. Władcy umysłu nazywają to reprogramowaniem. Czyli, że nam się wydaje, że po jakiejś terapii czy ścieżce duchowej coś idzie do przodu, dlatego że coś zostało reprogramowane. Pewien program przestał działać, bo jest przestarzały i włączył się inny program. Czujecie to? Co jest świetnie pokazane też w pewnej części Matrixa, gdzie pojawiają się wampiry. I on mówi, skąd się tu wziął stary program? To znaczy, że kiedyś straszono ludzi piekłem. To był program, bardzo silny program. Kiedyś nam wykładowca na religioznawstwie pokazywał malowidła z wielu kościołów, gdzie ludzie jak byli analfabetami, tak, to jak przychodzili na mszę, to po jednej stronie były sceny piekła, po drugiej nieba. Czy ludzie w to wierzyli? Odpowiedzcie mi, na 110%. Natomiast ciekawe, że gdzieś tam mieli tą skłonność, tak, że no wiedzieli, że jest piekło. Piekło to jest stary program, prawda? To jest stary program. Dzisiaj młode pokolenie według znów badań francuskich, świetnych badań socjologicznych, młode pokolenie nie wierzy w piekło i niebo, ale trzeba im dać nowy program, super, super perfekcyjny, który naprawdę jest już typowym programem, tak? Typowym programem, który widzimy na ekranie wyświetlacza. Teraz jest pytanie do Was. Czy uczestniczycie w jakimś programie? Czyli program jest od duchowości. Celem programu jest manipulacja. Manipulacja, czyli my możemy być ofiarami manipulacji, ale też celem programu jest wciągnięcie nas w to, żebyśmy manipulowali innymi. Robicie to? Zapytajcie siebie przed snem. Ja przyznaję się, że wiecie, jeśli mnie znacie, ja nigdy nie wchodziłem w taką rolę, na szczęście, terapeuty czy uzdrowiciela. Ja raczej chciałem wspólnie, żeby ktoś próbował dociekać, kim on naprawdę jest, przy jakiejś tam niby mojej pomocy. Natomiast nie wiem, ile uzdrowicieli mnie słucha. Uważaj. Znak stopu się pojawia. Czy błyskawica, uważaj, wysokie napięcie, bardzo, bardzo uważaj na to, dlatego że to jest program, że uzdrawiając innych możesz bardzo, bardzo mocno łączyć ich z programem. Z programem pod tytułem ja jestem uzdrowicielem, ty jesteś tym, kogo uzdrowię. Czy teraz już to do Was dociera, to co zacząłem mówić na początku? Czy to do Was dociera? Celem programu jest manipulacja. Pokażę Wam, na czym naukowo polega manipulacja. Bardzo prosta manipulacja. Ale my powiemy, wiesz co, ja nie uczestniczę w tej manipulacji. Albo daję się sobą manipulować, na przykład przez religię, czy guru, czy kolejnego wspaniałego guru, czy kolejną wspaniałą jakąś tam ścieżkę duchową, albo uczestniczysz w manipulacji. I ta manipulacja często nie ma nic wspólnego ze ścieżkami duchowymi i tak dalej. Jest, nie pamiętam autora, jest świetna książka, której przeczytałem jeden rozdział na internecie, francuski, który w tytule zawiera neuromarketing. Neuromarketing. Czyli tam kapitalnie pokazuje kobieta, która była neurofizjologiem i zaczęła zahaczać
no powiedzmy, że tak, nie chcę używać tego słowa, zaczęła się budzić. I ona pokazuje, jak była liderką pewnych szkoleń marketingowych i pokazuje, jak za kulisami szkoli się liderów na neuroprogramowanie. I ona tam, w tytule tej książki jest neuromarketing. Czyli pamiętajcie, że chodzi o to, żeby każdy przyjrzał się samemu sobie. Dlatego, że jak zaczynasz oceniać kogoś, to jest program. Rozumiecie? To jest program. Ocena jest pewnym rodzajem programu. Natomiast chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli, jak wiele jest programów. Żeby ludzie zobaczyli. I ludzie powiedzą, no to jest moja praca. To... Jasne, że to jest absolutnie twoja decyzja i ty sam odpowiadasz przed sobą. Koniec, kropka. Nikt w miłości nie ma czegoś takiego, ale poczujcie, że są pewne skutki, tak? Że chodzi o to, że uczestnicząc w manipulacji nie rozumiesz, jak jest zbudowany program. Dlatego bardziej też wolę takie spotkania, ale z tym, no... po to, żebyśmy byli bardziej przyjęli, zawsze mówię na początku w ustce, że bądźcie kubusiami, puchatkami, prosiaczkami, dlatego, że trudno się sobie przyjrzeć, nie? Że powiedzmy zawsze za tym też stoi coś, co nazywa się ego, rzecz bliżej niepojęta. Wydaje się ludziom, że jak powiesz ego, że ktoś to ego, to że to jest człowiek zarozumiały, że ma takie silne ego. To jest biegunowość. Zauważcie, że w ego wchodzą ludzie o niesamowicie niskim poczuciu wartości. To jest pokazane bardzo, bardzo dawno temu w bajkach, że ego, czy rozbudowana sfera wartości, która jest nieludzka, ona dotyczy ludzi o niskim poczuciu wartości. Czyli chcesz być kimś. Oczywiście teraz powiem wam bardzo ważną sekwencję do tej podróży. Chociaż to jest już absolutnie poza zrozumieniem i umysłem. Dlatego, że jasne, Erich Fromm napisał kapitalną książkę Mieć czy Być, kiedy on pokazał, że nasz system wartości poszedł w kierunku posiadania, tak? Że my oceniamy siebie i innych poprzez pryzmat posiadania, co oczywiście jest absolutnie gadzim programem. To nie jest program ludzi. Ludzie nigdy nie oceniali siebie, tak ci, którzy powracają i my mamy powrócić jako ludzie w tym czasie. Czyli to, co powiedziałem na początku, ma kapitalne znaczenie, że nie chodzi tylko, że ci ludzie, którzy gdzieś w momencie przejścia są w świecie podziemnym matki, że oni w pewnym sensie wrócą, to my, to jest powrót nas ludzi. To jest czas, kiedy my powracamy jako ludzie, a nie jako ci, którzy byli zniewoleni i realizowali gadzi program, który zaczyna się od mieć. Czyli mam to i tamto, wtedy coś znaczę. I niestety ten program jest bardzo, bardzo dawno pięknie pokazany przez, powiedzmy, boginię Isztar, gdzie ona pokazuje, że nigdy w miłości czegoś takiego nie ma. I ona pokazuje, że patrząc na siebie, możesz bardzo łatwo rozpoznać, że nie patrzysz sercem. Bo kiedy patrzysz na siebie lub na kogoś poprzez pryzmat porównywania tego, co on ma, w sensie pieniędzy, władzy, tytułów, to znaczy, że po prostu jesteś w programie. Natomiast kiedy patrzysz i nie oceniasz tego, ale to jakby nie imponuje ci, czy też nie dasz się wciągnąć w tą grę, że znaczysz coś, kiedy masz coś, to jest pierwszy krok. Natomiast najbardziej kapitalną rzeczą z tego spotkania jest jeszcze inna rzecz, chociaż to jest taka wysoka półka. Bo ja przypadkowo, wiecie, znaczy przypadkowo, przed wakacjami zacząłem czytać takie rzeczy o Szekspirze. Chodzi o coś, o pytanie, które często jest też domeną ego, że wielu aktorów chciało grać Hamleta i to odegranie tej sceny z czaszką, gdzie pada pytanie, które jest, powiedzmy, pytaniem filozoficznym. Znacie to pytanie, prawda? Być albo nie być. Oto jest pytanie.
Jest to kapitalna rzecz, dlatego że jest to najważniejsze pytanie w egzystencji ludzkiej. Dlatego że my wpierw mamy opuścić poziom mieć. Mieć. Mieć, czyli znaczyć. I zauważcie, że ludzie koniecznie też chcą mieć to, co nazywa się etykietką, czyli znaczenie. Chcą mieć znaczenie, co bardzo szybko wypływa w grupie. O ile mówi się, że Trójca jest święta, dlatego że Trójca zawsze symbolizuje sprzężenie ciała, duszy i ducha, to o tyle w socjologii trójka ludzi zaczyna bardzo dyskomfortowy układ, co jest prawdą. To jest niesamowite. Dlatego, że zaczyna się pewna rywalizacja o uwagę, że są dwie przyjaciółki, jest super, ale jak przyjdzie trzecia przyjaciółka, albo pojawi się facet, nie jakiś tam ich facet, to jest ciekawe, że ludzie bardzo szybko zaczynają rywalizować, żeby coś znaczyć. Nawet jeśli są w trójce, chcą zabłysnąć. Niesamowite. Tylko to jest nieludzkie. To jest nieludzkie. Tym bardziej w dużej grupie ludzie chcą coś znaczyć. I powiem wam, że to, co ludzie uduchowieni bardzo negują, te systemy materialne, pogoń za pieniądzem, władzą, prestiżem, to w grupach robią to samo. W grupach robimy to samo. Że raptem okazuje się, że ta pani wie i ona jest uduchowiona. I ten koleś jest największym uzdrowicielem w grupie. Największym. I on tam za plecami mówi, co ten tajem wam wciska, tu ja mam moc uzdrawiania. Zobaczcie, że wpierw chcemy mieć, tak? Co to znaczy być? Co to znaczy być? I dlaczego Hamlet, jeśli powiedzmy wejdziemy w taką stronę bardzo hermetyczną, na co to już nie ma znaczenia, Szekspira, to zapamiętajcie sobie to pytanie. Dlaczego to pytanie jest kwintesencją bardzo dawnej mądrości żeńskiej? Że ona nie pyta mieć czy być, tylko pyta być czy nie być. Jak to do was przemawia? Ja wam podpowiem, dlatego że prawdziwa sfera jest sferą niebytu. Jest sferą niebytu. Czyli to, co nazywamy niebytem, jest tą sferą pustki. Jest tą sferą pustki. Jest to nic. Jest to nic. Kiedy odnajdujesz tą sferę, jesteś poza programem. Zapytacie, gdzie jest ta sfera? Wszędzie. Wszędzie. To dlaczego nie mamy do niej dostępu? Dlatego, że uwięziliśmy siebie w pewnej formie, którą wam pokażę fizycznie, tą formę, fizycznie, jak ona wygląda i kto, co generuje tą formę i wtedy już wszystko do was dotrze, na pewno, na 100%. Czyli pytanie pierwsze to jest, czy istniejesz, że twoje istnienie jest chęcią mieć, tak? Mieć dobry samochód. Wszystko to możesz mieć, ale to nie to świadczy o twojej wartości. To jest coś, co może dać ci matka jako pewnego rodzaju... Natomiast kiedy zaczynasz to identyfikować ze swoją wartością, zaczynasz gubić swoją duszę, nie w przenośni, a dosłownie. I wiele ludzi mówi, że jest od tego wolnych. Nie bardzo. Dlatego, że obserwując świat, facet jednak lepiej się czuje. No nie mówię, że wszyscy, tak? Tak jak moi koledzy z siłowni, kiedy jednak samochód ma to kapitalne znaczenie dla ich egzystencji, czy dla poczucia ich wartości. Tylko pamiętajcie, że to jest program. To jest dosłownie program. I on został narzucony przez pewne istoty, które nie chcą, żebyśmy identyfikowali się z sobą. Co to znaczy z sobą? Tylko z tym, co posiadamy. Ale następnym potężnym krokiem i to napiszcie mi gdzieś tam jutro, za tydzień, następnym potężnym krokiem, nie musicie odpowiadać na to pytanie. Najważniejszym pytaniem jest pytanie Hamleta. No, setki razy je słyszeliście, tak? Gdzieś tam ze szkoły, z gry aktorów, być albo nie być. Ja zobaczyłem, że rzeczywiście przeglądając taką stronę, powiedzmy poświęconą bardzo tak głęboko hermetyzmowi, czyli temu, co ukryte, że Szekspir zahaczał mocno o pewną sferę, ale tam jest odwołanie do takich bardzo starych mitów, gdzie to pytanie jest ciągłe. Więc jest też pytanie, co to jest byt, sfera bytu, a co to jest niebyt.
Czy pytanie, no tak wam podpowiedzieć, czy prawdziwa świadomość jest związana z bytem, który natychmiast włącza pewne programy? Bo jeśli masz być, to masz zaistnieć, ale co to znaczy zaistnieć? A kiedy ty mówisz niebyt? Czy to jest pewna tajemnica tego, że każda kobieta w różny sposób przywoła pramatkę, która mówi o sobie, chcesz zobaczyć moją twarz? Jest moja twarz, jest twarzą czarnej pustki. Zawsze w różnych wersjach matka, pramatka powie to samo. Chcesz zobaczyć moją twarz? Moja prawdziwa twarz jest w niebycie, jest twarzą czarnej pustki. Zobaczcie, że po pierwsze pustka kojarzy nam się negatywnie, tak jak czerń i tak dalej, i tak dalej. Ale czy czerń i pustka jest prawdziwą sferą rzeczywistości i niebytu, a byt jest pewną formą programu? Tylko to już jest taka, to wam tak daje, wiem, że gdzieś to czujecie. Ale trochę tak do rzeczy. To znaczy, że program nie jest pojęciem psychologicznym, czy jakimś socjologicznym, czy metafizycznym. Nie, absolutnie nie. Nic z tych rzeczy. Bodajże w 2003, czy powiedzmy, tak mówimy, na początku XXI wieku, pewien facet o nazwisku Bostrom, napisał książkę o nomen omen kapitalnym tytule. Czy żyjemy w komputerowej rzeczywistości? A więc człowiek z pogranicza fizyki kwantowej i tak dalej napisał pewien artykuł tak naprawdę. Czy żyjemy w komputerowej rzeczywistości? Czy jego seria artykułów była poświęcona temu, czy nasza rzeczywistość jest animacją komputerową? Mówiąc inaczej, czy nasza rzeczywistość jest symulacją komputerową? Od tego czasu w świecie nauki oczywiście powstała burza i pojawiło się w przeciągu, tak jak dzisiaj ktoś napisał gdzieś, że powiedzmy, że w przeciągu 20 lat od ogłoszenia tej kontrowersyjnej, powiedzmy, teorii, pojawiło się około 1000 różnych książek, a przede wszystkim artykułów, których naukowcy, powiedzmy, tak, którzy w tym momencie zaczęli krzywo na nich patrzeć, zaczynają udowadniać, że my żyjemy w symulowanej rzeczywistości, że żyjemy w rzeczywistości wirtualnej. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe? W rzeczywistości wirtualnej uczestniczyć w pewnej grze, w grze, w której zaczynasz odtwarzać pewien program. Tak jak są gry komputerowe, coraz bardziej doskonałe. Tak? Nigdy nie brałem w tym udziału, natomiast będąc w Universal Studio w świecie wirtualnym, co często wspominamy z żoną, jest to szok. Ciekawe, że ten pokój wirtualny zlikwidowano. Kiedy pojechaliśmy tam za rok z inną grupą ludzi i chciałem, żeby ludzie to przeżyli, to już tego nie było. To jest niesamowita rzecz, bo siadasz w jakimś fotelu, gaśnie światło i zaczynają dziać się cuda. I pewien facet, który z nami był, z synem, on mówi, że on już nie chce tam iść, bo się boi. Czyli z jednej strony doskonale wiesz, że siedzisz w pokoju, jakimś mając odtworzony taki samochód z takiego filmu, coś tam o przeszłości czy przyszłości tam. Niby wiesz o tym, natomiast rzeczywistość, jaka jest symulowana, jest niesamowita. Jest niesamowita łącznie z doświadczeniami fizycznymi, na przykład spadania helikoptera. Kiedy lecisz helikopterem, powiedzmy nad Los Angeles nocą, no jest to perfekcyjnie pokazane, nie? Perfekcyjnie. Lecisz w helikopterze, helikopter ma awarię, zaczyna spadać i ty czujesz to. Jest wiele takich sekwencji. Pytanie, czy ten obraz, który posiada w sobie piksele, skąd się biorą te piksele, tak? Piksele biorą się z pewnych sygnałów, powiedzmy, elektrycznych, które z kolei biorą się z pewnych sygnałów elektromagnetycznych czy energetycznych. Coś jest nadawane. Tak naprawdę, czy wszystko jest falą? Jest nadawana pewna rzeczywistość falowa, która jest odtwarzana na pewną rzeczywistość, którą my uznajemy za fizyczną.
powiem wam inaczej, żebyście zrozumieli, żebyście to poczuli. Nie wiem, jak tam ten dzisiejszy webinar. Powiedzmy, gdzieś jest wojna na Ukrainie. I ja mogę głęboko nad tym boleć. Ktoś inny powie, że dobrze tym Ukraińcom za mord Wołyński, czy ktoś inny tam powiedział, że taka jest karma. Świetnie. Świetnie. Kapitalnie. Co wspólnego mają z karmą te dzieci, którym urywane są nóżki i tak dalej, i tak dalej. Ta skala cierpienia jest na całym świecie. I powiedzmy, że my chcemy działać przeciwko wojnie, że robimy demonstracje i tak dalej, czy pomagamy, to wszystko jest okej. Okay. Tylko jest inne pytanie, które chcę wam zadać, ale to już jest, gdzie zaczyna się wojna? Gdzie zaczyna się wojna? Powiedzmy, że ona fizycznie istnieje i ja teraz, no nie chcę się nad tym rozwodzić, ja na Monsegiry byłem wiele, wiele razy, tam gdzie jest niby ta ostatnia twierdza Katarów. I powiem wam, że ja tam idę z takim nastawieniem, że ja jakby nic nie oczekuję, bo wiem, jak ludzie są pierwszy raz, opowiesz im, ja po prostu idę, wiem, że idę jakby do znajomego miejsca, ale się w ogóle nad tym nie zastanawiam. I powiem wam, że miałem no, jedno z najbardziej ciekawych doświadczeń w moim życiu na Monsegiry. I ja powiedzmy ostatnio przeczytałem około 20 artykułów, tłumacząc poprzez tłumacza strony, pod tytułem Czy żyjemy w symulowanej rzeczywistości komputerowej? Naukowych artykułów, naukowej. To jest szok, to jest szok. To jest szok. Natomiast naukowcy zaczynają pokazywać, gdzie powstaje program. Dosłownie, gdzie są jakby, gdzie falowa rzeczywistość jest kodowana na pewną rzeczywistość impulsów elektromagnetycznych, czy w końcu elektrycznych, które później dekodowane są w umyśle. Wiem, że jest to trudno zrozumieć, natomiast chcę wam pokazać coś innego. Że jeśli my nie chcemy wojen, tak, nie chcemy wojen, nie chcemy cierpienia ani dla siebie, ani dla innych ludzi, to jasne, ja tak uważam, że my powinniśmy fizycznie wspierać tych ludzi, pomagać. Czy istnieje taki moment, że idziemy fizycznie na wojnę, idziemy, tak? I możemy zginąć. I to jest tak jak w filmie Matrix, że on się pyta, jeśli rzeczywistość, jak mu nakładają te wszystkie słuchawki, on gdzieś uczestniczy, on pyta, ale jeśli jest to tylko symulacja, to czym się przejmować, jeśli to nawet jest śmierć? I oni mu pokazują, że jednak ma to duży wpływ na coś, co być może jest twoją duszą. Do czego zmierzam? Chcę, żebyście zobaczyli coś innego. Coś innego, co możecie zobaczyć w bardzo konkretnym miejscu. Możecie zobaczyć swoje programy. Chociaż nam pewnie jest ciężko się przyznać, że bo pytanie, nie chcę używać takiego kalibru, tak? Że jasne, że w psychologii i tak dalej jest takie pojęcie, była taka psychologia zorientowana na proces, dla mnie to też jest program. Tak jak ja kiedyś zaczytywałem się Jungiem i wiele ludzi prowadzi warsztaty psychologiczne w oparciu o Junga, na przykład o archetypy, czy o pojęcie cienia, to jest program, to jest absolutnie program. Archetypy są typowym programem. Ja pamiętam jeszcze ze studiów, że Jung, on określił około 70 archetypów ludzkich, kulturowo i historycznie. I tak jakby mówił, że my odgrywamy pewien archetyp, tak, w danej kulturze czy w danej społeczności. On też pokazał przedziwną rzecz, o której później wspomina od innej strony w Czerwonej Księdze, którą powiedział, żeby została wydana po jego śmierci dopiero, czyli to, co on napisał. Nie wiem, czy pamiętacie, że on mówi, że indywidualna jakby świadomość jest zakorzeniona czy połączona ze świadomością zbiorową. To jest niesamowite, co on powiedział, z nieświadomością. Czyli czy my, odgrywając pewien program, zasilamy pewną potężną sieć programów? Niesamowite. Dlatego nie jest naszym celem jakby ingerować w ludzi, w uduchowionych, w uzdrowicieli, w tych, którzy tworzą warsztaty psychologiczne. Twoim celem jest zapytać siebie, co czuje twoje serce, twoja świadomość i co czuje twoja święta przestrzeń jako kobiety.
W pewnym sensie wiem, że nam się często trudno do tego przyznać, że serce, a szczególnie święta przestrzeń, to jest najpotężniejszą siłą łączącą nas z obszarem niebytu. Wiecie o tym już dziewczyny, nie? Jest w pewnym sensie blokowana czy znieczulana, tak jak nasze serce. Dla mnie jako mężczyzny połączenie z obszarem świadomości, czyli prawdziwym, to jest serce. O czym powiemy też 28 października przy okazji portalu tego niby święta zmarłych, co jeśli poczujecie te dzisiejsze zajęcia, szczególnie te podróże i to, co wam teraz pokażę, to trudno mi tak mówić, nie? Bo to dobrze by było, żebyśmy wspólnie uczestniczyli 28. Dlatego to jest ważne, czy czujecie, na czym polega program. Jak wam wyświetlę, kto jest głównym graczem, to jest to znów coś, co jest dla mnie bolesne, kiedy idę na warsztaty z kobietami i na warsztaty. I w tej rozmowie, w tym wszystkim, młode dziewczyny płaczą. Ja wiem, że one są w tym momencie w czerwcu. Nie wiem, na ile to pozostanie. One płaczą i mówią mi na przerwie, czy ja mogłam być tak głupia, że tak mocno rozdrapywałam ciągle rany. Czy to jest chwila? Być może chwila. A tak jak niby mówi Jezus, a potrzeba nam tylko jednego. To zawsze mówi Maria Magdalena. Potrzebna nam tylko jednego. Jednego. Absolutnie jednej, jedynej rzeczy. Które ciekawie, że to co mówili Katarzy o pewnych dwóch sferach, antyświata czy świata, tak naprawdę jest sprowadzane do pewnego bytu i niebytu. Co jest przed snem, zadajcie sobie to pytanie, nie czując je, że to tam jest Shakespeare czy Hamlet. Dlaczego on trzyma tam czaszkę i tak dalej? Być albo nie być. Ja przed wakacjami nie tylko zrozumiałem, poczułem, że absolutnie jest to podstawowe pytanie egzystencjalne. Co to znaczy? Tak? Dlaczego on zadaje niesamowite pytanie? No co to znaczy? Być czy nie być? Nam się wydaje, że być. A może tajemnica jest o wiele głębsza, jednocześnie o wiele prostsza. A więc czy według nauki świat, który widzimy, jest symulacją komputerową? To znaczy, że wszystko jest symulacją? Nie, absolutnie nie. My zostaliśmy uwięzieni w bardzo wąskim zakresie częstotliwości. I to jest nasze więzienie. I my jakby wzmacniamy to więzienie, uczestnicząc w pewnych programach. Czyli program sam w sobie jest pewną matrycą, która jest martwa. Żeby uruchomić program, wiecie, co jest potrzebne? Nasze myśli, słowa i emocje. Proste czy nie? Program jest głównie oparty na kontroli i manipulacji, czyli bycie ofiarą głównie, albo tworzenie nieświadomych ofiar, czyli to polega na manipulacji, tak? Że rodzic, nawet jak nie jest psychopatycznym tyranem, to on mówi, zmuszając dziecko do czegoś, że on chce dobrze. I zauważcie, że rozmowa później z rodzicami często nie ma sensu, bo oni są o tym przekonani. Że często ja wiem, że wszelka dyskusja może być możliwa tylko kiedy ludzie postawią się na takim równym poziomie i powiedzą, wiesz co, wiem, że nic nie wiem. Chodź Marek, poszukamy razem, tak? Usiądźmy razem i razem zacznijmy mówić, co to znaczy być albo nie być według mnie, bez żadnego stawiania się wyżej lub niżej. Bo tak jak w bajkach, tak jak widziałem po tych kobietach, które znałem, że te pozornie ciche, skromne, które nic nie mówiły. I to jest ten wielokropek znów. Czyli być albo nie być. Co to znaczy, że zostaliśmy uwięzieni w pewnym więzieniu, które, jak mówią w filmie Matrix, nie ma ścian, nie ma strażników? Czy naprawdę tak jest, czy tak nie jest? Jak wygląda to więzienie? A więc od czasów tego Bostroma był taki facet, który napisał kolejny artykuł o symulowanej naukowiec rzeczywistości. I on powiedział, że symulowana rzeczywistość ma bardzo konkretny wygląd. Chcecie zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość, w której żyjemy? Proszę bardzo. On przedstawił coś takiego, z czym zaczęło się zgadzać bardzo wielu
wielu, czy ja wiem, czy wielu naukowców. Zaraz wam przedstawię, jak wygląda rzeczywistość, w której żyjemy. I on przedstawił oto taki obraz, że rzeczywistość, powiedzmy, cyfrowa, rzeczywistość umysłu jest pewnym sześcianem, w którym są inne sześciany. I czy my żyjemy w czymś takim? Jest to pewna siatka złożona z sześcianów. Jest to słynna siatka opisana w wielu mitach i mitologiach. Tak? Jest to pułapka dla naszej duszy. Jest to w bajkach siatka, taka inna, sieć rybacka, w którą łapie się syreny na przykład, w którą łapie się ryby w mitach. Tak? Pamiętacie mit o Afrodycie i tej nimfie kwiatów, że one uciekając przed napastnikiem, rodzic jako ojciec dla ich dobra, znacie to powiedzenie? Dla waszego dobra, znacie to powiedzenie? Tylko zobaczcie, że my możemy to przenosić także na siebie, że my możemy mówić do kogoś, więc dla twojego dobra ja robię tak i tak. A więc Zeus, czyli Bóg, mówi, ja was ochronię, ale na chwilę muszę zamienić was w ryby. I kiedy on ulegają temu, że zamieniane są w ryby, on je łapie w sieć. I one pytają, ale po co ta sieć? Żeby lepiej was chronić. Ja to robię dla waszego dobra, mówi Zeus. I kiedy on odchodzi, one są w sieci. Afrodyta i ta nimfa kwiatów są potężnym nie tylko symbolem, ale są energią waszej kobiecości, waszą żeńską energią. Kiedy one chcą się uwolnić, nie mogą. I zawsze ktoś, pamiętacie, ktoś, komu opowiadasz ten mit czy bajkę, Floris, właśnie Floris, czyli Afrodyta i Floris, taka opiekunka kwiatów, nimfa kwiatów, opiekunka wszystkich kwiatów na planecie. I ludzie pytają, jeśli one były tak potężną mądrością, to dlaczego dały się zmanipulować Zeusowi i złapać w sieć? Jak pamiętacie, ten, który opowiada, zawsze mówi niesamowicie mądrą rzecz. Zapytaj siebie. Dlatego, że nie istnieje czas przeszły. Wszystkie mity, legendy i baśnie mówią o tu i teraz. Czy nie jest to kapitalne? Wszystkie mówią o czasie teraźniejszym, o jedynym czasie, jakim istnieje. One mówią do kobiet, jesteś taka mądra, to dlaczego uległaś mężczyźnie, czyli na przykład Bogu? Czyli ten mit mówi, dlaczego słuchasz Boga? Dlaczego klęczysz przed Bogiem? To jest główny programista, główny architekt, mówiąc językiem innym, tak? A dlaczego ludzie to robią? Jeśli powiesz im to, krzykną cię Lucyferem albo kimś takim, tak? Antychrystem. Nie, to ludzie robią, to robią kobiety. Zostały złapane w sieć. Czy to my jako mężczyźni zarzucamy tą sieć? No nie, my być może jeszcze jesteśmy w jeszcze potężniejszej sieci. Chodzi o to, że ludzkość została uwięziona w sieci. I według fizyki ta sieć tak wygląda. A skąd się wzięła podróż, którą często wspominacie jako jedną z takich dla was najtrafniejszych, no najfajniejszych, tak mówiąc lapidarnie, o prostopadłościanie, o jednym prostopadłościanie, które powoli rozwalałyście wszystkie sześć ścian, tak? Pamiętajcie, że prostopadłościan rozłożony jako figurę, jako bryła geometryczna, rozłożony, to wiecie jak wygląda? Jak krzyż. Rozłożenie prostopadłościanu na płaszczyźnie to jest słynny krzyż nierównoramienny z przesuniętym ramieniem do góry. To jest pułapka. Czyli prostopadłościan jest uwięzieniem, a z drugiej strony ukrzyżowaniem, dosłownym ukrzyżowaniem między niebem i ziemią. W sferze, powiedzmy, bytu między niebytem. To wszystko, to otacza ten sześcian, jest nieskończone. Jest nieskończone. A my jesteśmy, to nawet nie jest kropla w oceanie. Jesteśmy w takim sześcianie złożonym z sześcianów. Ciekawe, że wszystkie, cała gnoza i cała alchemia mówi o tym samym. A raptem naukowcy mówią, proszę bardzo, to jest animacja komputerowa. To jest symulowana rzeczywistość, w której zostałaś uwięziona. Czy nie jest to niesamowite? Natomiast nauka nie bardzo odpowiada na pytanie, bo oficjalna nauka z tym się nie godzi.
Ja powtarzam, przeczytałem ponad 20 artykułów na ten temat i to tylko potwierdza to, co gdzieś mówi dawna linia żeńska, tak? To jest sierć, to jest klatka. Zobaczcie, to jest klatka. Tu nie ma tak naprawdę strażników, murów i tak dalej. Jest to pewna sierć. Z czego ona jest złożona? Na początku z fali. Jest to sieć falowa. W nauce te fale mogą być zamieniane na pewne impulsy, na przykład elektromagnetyczne, ale głównie elektryczne. Dalej, tak trochę, żeby przekonać mózg. Nie wiem, czy wiecie, że mózg jest elektryczny, że mózg dekoduje, szczególnie poprzez umysł, sygnały elektryczne i tworzy pewną rzeczywistość, którą uważa za niepodważalną. To może być rzeczywistość fizyczna i trudno nam jest zrozumieć, że rzeczywistość jest symulacją komputerową i to może zostawmy, ale każdy z tych sześcianów, prostopadłościanów w alchemii jest twoim programem, który zasilasz. I tym programem może być religia. Tylko nie rozumiesz, że jeden taki sześcian jest mocno połączony z innymi. To, co nazywa się egregorami. Więc zauważcie, że w religii są pewne myśli, że masz pewne myśli na temat Boga. No, może sprawiedliwy, ale surowy, ale jednak karzący, tak? I jednak on nie daje ci tak od, nie, musisz zasłużyć. To jest program. Zasługiwanie jest potężnym programem opisanym w alchemii żeńskiej. Jeśli gdzieś jest zasługiwanie lub determinizm, determinizm polega na tym, główną kratką tego sześcianu jest to, że to nie ty tworzysz rzeczywistość, tylko Bóg. Tak, jeśli na to pozwolisz, Bóg. Zobaczcie, że kto ustanawia prawa w naszym życiu? Ten, kto je tworzy. Jeśli pozwolisz komuś tworzyć twoją rzeczywistość, to jest koniec. Ludzie przede wszystkim pozwolili Bogu. Później pozwolili pewnym prawom tworzyć ich rzeczywistość. Teraz słuchajcie mnie uważnie. Jeśli ktoś mówi karma, to wiecie, to odzywa się we mnie na początku rycerz. Czyli mnie szlak najjaśniejszy trafia. Bo przed chwilą ta sama osoba powiedziała, że jest uduchowiona i wszystko wie. Ale później mówię, Marek, program, spokojnie, to nie jest twoje. Patrzysz i mówisz, niesamowite, jak mocno działa program, ale chcę wam pokazać, że on jest też tworzony, Czyli istnieje pewien nadajnik, w którym zgromadzone są falowo pewne programy. Tak popatrzcie to, że istnieje coś, gdzie w falach, czy w pewnym miejscu koduje się programy. To można to łatwiej zrozumieć dzisiaj, że są jakieś nanochipy, czy mikrochipy, tak? Czy istnieje coś małego, co może mieć bardzo, bardzo wielką pojemność. Ja często mówiłem o aparatach, że ja się śmieję, że kiedyś był druh, aparat druh, 14 zdjęć można było zrobić. Ja przywiozłem ze Związku Radzieckiego Smienę, 32 zdjęcia. Na podwórku byłem Bogiem. Zobaczcie, że dzisiaj na czymś małym, co się nazywa w sumerze tabliczką ME, ile można umieścić informacji. Technologia jest nam powoli dawana też przez Bogów, żeby jeszcze mocniej nas uwięzić, ale generalnie pojemność nano cząstki, czy jest to mili, mikro, nano jest dopiero piko, to jest jakaś tam część milimetra, pojemność jest miliardowa, miliard informacji można zawrzeć. Jest pytanie, gdzie te informacje są? Czyli skąd głównie generowana jest rzeczywistość, która tworzy wokół nas pewną pułapkę, o której nie wiemy. Czy to jest jasne? Zobaczcie, że z pewnego miejsca konkretnego nadawana jest falowo, nadawane są pewne informacje z bardzo takich małych elementów. Jest taka przestrzeń, w której są te elementy. To jest tak jak antena i one powiedzmy falowo przesyłają pewną informację i tam nie musimy o tym wiedzieć. Jeśli my posługujemy się głównie umysłem i nie chcemy się do tego przyznać, nie mózgiem, że nie posługujemy mózgiem, my posługujemy się umysłem. I najdziwniejsze jest to, że wiele warsztatów rozwoju
ma w sobie słowo umysł. Tak jak kiedyś, pamiętam, było DU, czy metoda jakby programowania umysłu, czy no, często jest, pojawia się umysł, tak? I wiele ludzi, którzy zajmuje się uzdrawianiem, nie rozumieją, że są programistami, że są inżynierami umysłu, niczym więcej. Że oni mogą dokonywać pewnych korekt w umyśle i umysł może posiadać niesamowite zdolności paranormalne, ale nikt nie pyta, co się wtedy dzieje z twoją duszą. Dusza jest więziona, jest defragmentaryzowana. To jest następna nasza przygoda na koniec października, dlatego że to jest niesamowite, że ten sześcian, czy tak jak muzułmanie w swoim świętym miejscu chodzą wokół pewnego sześcianu, który uznają za meteoryt i tak dalej, że wiele struktur tak naprawdę odzwierciedlało sześcian żeńskiej alchemii, albo pewną, żeby to ludziom było trudno wytłumaczyć, więc mówiono o pewnej sieci. Zauważcie, że sieć, taka typowa sieć rybacka czy inna, ma te oczka. Całe pytanie jest to, że to dokładnie ta rzeczywistość tak wygląda, że jest pytanie, co jest w tak zwanych pustych miejscach, co jest w tych pustych miejscach. I zobaczcie, że to jest figura przedstawiona współcześnie przez fizyków kwantowych, które mówią, żyjesz w symulowanej rzeczywistości komputerowej. I teraz fizycy zaczynają pytanie, kto symuluje rzeczywistość? Kto? Kto gra tobą w grze komputerowej? Ich odpowiedzi są coraz bardziej niesamowite. Ci, którzy odważają się to łączyć z tymi przekazami bardziej ezoterycznymi, mówią o pewnych symbolach ukrytych, bardzo ukrytych symbolach masońskich, czyli mówią o głównym architekcie. I my możemy, zobaczcie, zwalać na reptilian, tak, bo to jest ich pomysł, zwalać na masonów, iluminati, nie. Pytanie, kto tworzy Matrix? Macie odwagę odpowiedzieć? Przecież my tworzymy programy, przecież my zasilamy programy, przecież my dzień po dniu uczestniczymy w wielu programach. Jak powiesz komuś, pierwszym krokiem jest to, zostaw to. Jeszcze raz, program jest bardzo łatwo rozpoznać. Jeszcze raz, dlatego że on zawsze ma jawną najczęściej lub ukrytą formę determinizmu. Czyli jeśli gdziekolwiek usłyszysz, że coś wpływa na ciebie, na przykład z przeszłości lub z gwiazd, lub nie wiem z czego, z rodu, to jest to program. Nic takiego nie ma. Skąd nadawany jest fale, które nasz umysł jakby dekoduje je podobno w ten sposób, że my wokół siebie w ogóle tworzymy pewien prostopadłościan, że my jesteśmy uwięzieni w rzeczywistości falowej, którą na powrót jakby zasilamy, odsyłamy z powrotem, że z tego miejsca, z tego to płynie, pokażę wam za chwilę to miejsce, my też realizując pewne programy, zasilamy to z powrotem. Czyli tak naprawdę za tym oczywiście stoi coś, co nazywane jest umysłem, wszędzie, umysłem. I ludzie mówią, nie, wiesz co, ja kroczę drogą serca. Serce jest związane z intuicją. No, wiecie, jak jest najlepiej rozpoznać, bo wszyscy mówią o miłości. Zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Wszyscy. Nie. Dlatego, że jeśli kochasz siebie, to nigdy nie pozwolisz sobą manipulować. Dlatego, że natychmiast bez oceny rozpoznasz, poczujesz pułapkę. Jeśli udasz się w pewne miejsca, gdzie ktoś ci będzie mówił dawniej o piekle i grzechu, to kobiety się uśmiechały i wychodziły. One nie walczyły z tym, tak? Czyli wiedźmy, one z tym nie walczyły. Katarzy nie walczyli z Kościołem, który okradał, zabijał ludzi, ale okradał ich z duszy. Nie, oni pokazywali, jeśli chciałeś, jeśli zobaczyłeś po ich owocach, jak oni żyją, to oni pokazywali ci nie tyle drogę wyjścia, bo nie wiem, czy to jest właściwe słowo, pokazywali ci, że jeśli łączysz się ze światem, to tego nie ma. Tego, co tu widzicie, nie ma. Tego tak naprawdę nie ma. To jest trudno pojąć. A więc skąd nadawana jest ta rzeczywistość do nas? Jak to na początku jest tworzone? I co jest celem dzisiejszych naszych podróży na koniec?
Skąd nadawana jest ta rzeczywistość? Dla mnie tak z punktu widzenia kontrolerów to jest majstersztyk. To jest majstersztyk, dlatego że gdziekolwiek się ostatnio nie udaje, tak, i prowadzę rozmowy, ja to nazywam z ludźmi, z kobietami, to widzę, że ten program jest niesamowicie silny i on jakby odżył. On jakby w momencie, kiedy dawne programy, my ich nie zasilamy, bo one wydają nam się niedorzeczne na przykład, to jednak zasilamy jakby nie tyle nowy program, ale też inny. Czyli to jest taka rzeczywistość, że jest coś, co jest informacją skondensowaną. Ta informacja zamieniana jest na falę i musi być pewien odbiornik, tak jak stare radia, tak? Tym odbiornikiem jest umysł. Zobaczcie, teraz przed przerwą krótką chcę, żebyście to zrozumieli. Nie wiem, czy widzicie tą rzeczywistość wokół sześcianu. Stąd nadawane są miliardy, miliardy, miliardy informacji. Chociaż nie jest to właściwe słowo. Stąd wszędzie płynie potężna, potężna, potężna miłość. Stąd wszystko ci mówi, kim jesteś, jaki jesteś. Stąd płynie do ciebie wszystko. Dlatego, że to generowane jest, też niewłaściwe słowo, rodzone z pewnego pięknego obszaru. Natomiast dlaczego to nie może do nas dotrzeć? Bo jesteśmy uwięzieni, tak jakby nasz mózg, nie mózg, umysł, szczególnie szyszynka została przestawiona, zmanipulowana w ten sposób, że nasz umysł, wyobraźcie sobie takie nieładne porównanie, że jeśli my jesteśmy odbiornikiem, to możemy odbierać miliard różnych stacji radiowych, miliard przepięknych. Na przykład, że my możemy odbierać cudowne, cudowne przesłania, filmy, które mogą być realizowane w naszym życiu, co jest wielką, wielką, wielką tajemnicą kobiecego łona. Natomiast my odbieramy z miliardów, miliardów, miliardów przekazów tylko jeden. Tylko jeden. Tak wszyscy robią ludzie. Tylko jeden. Odbieramy jeden przekaz, jedną rzeczywistość, która stanowi według nauki, zobaczcie, według tych, którzy to tworzą, niesamowite, nawet nie stanowi procenta rzeczywistości. Stanowi około 5000 rzeczywistości. Czyli powiedzmy, że to nie jest procent. Pamiętacie, 5000,0005. Tyle odbieramy rzeczywistości fałszywej. To nie dość, że pobieramy 5000 odbioru, który do nas płynie. Skąd? Jeśli ta siatka została założona wobec energii czarnych dziur, skąd wszystko się rodzi, to jasne, że jest pewne zabezpieczenie, że te same miliardowe informacje mogą do nas płynąć z innej przestrzeni. Jeśli ktoś napisze, z jakiej jesteśmy prawie w domu. Więc zobaczcie, że my w pewnym sensie, tak jakby mówiąc, tak jak przewidzieliśmy taką sytuację, to ludzie, którzy mówią, wiesz co, jestem tym, jestem w tamtym, jestem tym, oczywiście programem jest też fałszywa samoidentyfikacja, że na przykład jestem Polakiem, jestem katolikiem, jestem Słowianinem, czy jestem numerologiczną jedynką, czy trójką, czy fałszywą identyfikacją jest identyfikacja z tym fałszywym pasmem zodiakalnym, tak, że jestem baranem i tak, to fałszywa tożsamość ma tysiące nas, ale jej cel jest jeden, manipulacja, oddzielenie ciebie od samego siebie. Niesamowite. I ktoś mówi, kurczę, czy ja uczestniczę w jakimś programie? Nie patrz na innych, spójrz na siebie. Ale wystarczy czasami posłuchać, o czym my rozmawiamy, tak? I gdzie upatrujemy nasze być? W rozwoju, we władzy, pieniądzach i sławie, czy być w rozwoju duchowym. A jeśli ty powiesz, a ja nie chcę być, nie interesuje mnie to, żeby zaistnieć przed innymi, to już jesteś blisko. Ty mówisz, ja chcę zaistnieć dla siebie.
ile jest takich ludzi. Ja chcę zaistnieć dla siebie. Nie, my chcemy zaistnieć, żeby albo coś dostać. Już nie chcę w to na razie wchodzić. Zaistnienie jest pewnym sposobem manipulowania sobą i innymi. Ale jaką? Trzeba mieć tylko jedną rzecz, żeby nie chcieć zaistnieć. Znaczy zaistnieć, być w programie. Trzeba kochać. Jeśli kochasz siebie, uśmiechasz się. I tak naprawdę pamiętajcie, że człowiek, który kocha, co dzieje się z tym sześcianem? Bo często ludzie pytają, to znaczy, że ja nie mogę mieć na przykład samochodu, domu. To wszystko już masz. To wszystko już masz. Dlatego, że mama ci to dała. A ojciec mówi, że masz zasłużyć. Więc ja mogę mieć wszystko i ja tego doświadczam. I ci, którzy znają mnie bliżej, nawet niedawno, to nie chodzi o mnie. Mówiliście mi fajne rzeczy o tym, jak można pojmować rzeczywistość. Co innego jest ucz się i pracuj, a dojdziesz do celu, a co innego jest osiągać to poprzez niebyt, ze sfery niebytu. Niebyt, dlatego że wszystko jest rodzone z pewnej sfery, która nazywa się czarną pustką. Teraz czujecie to wszystko? To napiszcie w przerwie. A ten sześcianik jak jest tworzony? Poprzez umysł. Skąd generowane są główne fale, które tworzą wirtualną rzeczywistość? Wiecie skąd? To jest niesamowite. Jest to banalnie proste. Pamiętajcie, że zarówno nauka jako ezoteryka, ona na początku opowie wam bajkę, ale później wszyscy pokażą na konkretne rzeczy. Nie wiem, czy rozumiecie. Że linia żeńska powie, trudno jest opisać świat energii, byt i niebyt. I trudno mi było to opisać, co tu widzicie, ale wy to już czujecie. Ale linia żeńska powie, wiesz co, ale ja ci pokażę na konkretne rzeczy, że może tego nie widzisz, ale pokażę ci miejsce, z którego dokładnie wąskie pasmo częstotliwości jest wysyłane do ciebie. Największym paradoksem naszego istnienia, czy tak zwanej duchowości, i powiem wam, że dzisiaj obojętnie, bo dawniej moim takim alibi, które być może było takim ukrytym, nie chcę to nazwać, że ja dawniej mówię, może gdzieś tam o tym nie mówić, bo po co drażnić ludzi? Nie. To by może za tym stał trochę brak takiej całkowitej odwagi. Dlatego, że nie wiem, jak, czy wiecie, jak się nazywa ten jeden program, który do nas jest wysyłany. Ja nie mówię z miliarda programów. Nie, to nie są programy. Znaczy ten jeden program z tego, co istnieje naprawdę. Z miliardy. Zobaczcie, że my jesteśmy wszechmożliwością. Możemy wszystko, ale nigdy uwięzieni w tym sześcianie. Nie możesz nic, dlatego że program dokładnie ci dyktuje, kim jesteś i co masz robić. Dokładnie ci dyktuje. Natomiast program jest cwany, bo ten sam program, jeśli podawany niby na wiele sposobów, albo przez naukę, albo przez religię, a po środku przez szkoły rozwoju duchowego i warsztaty rozwoju. Ale cel jest zawsze ten sam. Tylko ciekawe, że każdy program, który jest dekodowany w naszym mózgu, umyśle, jako twarda rzeczywistość albo twarde prawa, tak, że nie umiem lewitować, nie mogę być nieśmiertelny, niemożliwe, żeby człowiek nie chorował, tak, to jest program. Choroba jest pewnym programem. I oczywiście karma na pewno istnieje, na 100%. I dziwne, że ludzie zachodu przyjmują program typowo wschodni. No cóż. I tak dalej, i tak dalej. Bardziej mi chodzi nie o twarde prawa fizyki newtonowskiej, bo to jest trudno pojąć, że ja dotykam tego stołu i jest to dekodowane w moim umyśle, no na litość bogini. Ale łatwiej mi jest pojąć, że ludzie ulegają prawom, które tworzy architekt. I za tymi prawami, chcę, żebyście to zobaczyli, ukryty może być konflikt, czyli wojna. Prawa tworzą niesamowity konflikt. Wiecie, to jest konflikt między umysłem i sercem. Ja śledziłem do pewnego momentu rozwój Instytutu Matematyka Serca i śledziłem ich koncepcję koherencji, która była oczywista dla mnie w linii żeńskiej, bo to się nazywa błogostanem, dopóki oni wpierw nie przeskoczyli z umysłu do serca, nie wiem, czy znacie rozwój tego.
Później raptem, chyba już tego było za dużo, według programu już było za dużo i oni znów powiedzieli, że istnieje pewne związanie falowe między sercem i umysłem. Kłamstwo, absolutne kłamstwo. Umysł jest zupełnie czymś innym i umysł kompletnie, co jeśli macie odwagę, to jest pierwszą naszą podróżą. To, co naukowcy niektórzy zaczęli odkrywać z tego instytutu, że na nasze serce nałożona jest bardzo dziwna siatka. Wiecie jaka? Identyczna z tym. Że my nie rozumiemy, że ten schemat jako hologram powiela się w wielu miejscach. Ale żeby nie komplikować, to nie jest nawet procent rzeczywistości. Jesteś wszechmożliwością, a skazujesz się na 5/1000 tego, co istnieje. I te 5/1000 dodatkowo jest kodowane. A wiecie, jak te 5/1000 uwięzienia nazywa się według fizyki kwantowej? Powiedzcie mi, to już by było super ciekawe. To nazywa się światło. Naszym największym więzieniem jest światło, to co jest światłem widzialnym, ale przecież Bóg jest światłem, anioły są światłem, planeta jest świetle, ludzie uduchowieni są świetle, niestety tak. My nadal nie rozumiemy, że największą tajemnicą jest czerń. I to co chcę wam, żebyście dzisiaj doświadczyli na koniec, że tak naprawdę mogę się popłakać, ona nie jest czarna. Ona wygląda na czarną, dlatego że my nie potrafimy dostroić się do miłości. I ludzie mówią, ja jestem miłością. Jeśli ktoś mi mówi, że kocha siebie i widzę, jak on traktuje, jak, na co pozwala w stosunku do siebie, to jest jedno, ale jak traktuje innych. Dlatego dawniej, to jest bardzo, bardzo proste, tak? Jak pozwalasz traktować siebie, nie daj sobą manipulować, ale jak traktujesz innych na co dzień, w towarzystwie i tak dalej, poniosą cię emocje, okej. Masz okazję, tak jak niby mówi Jezus, zanim dzień się skończy, pobudź się ze swoim bratem. Czasami jest to niemożliwe, bo ktoś jest zatwardziały, tak? Ale w swoim sercu, tu nie chodzi o wybaczenie, tak? Chodzi, co czujesz, zasypiając. Pamiętajcie, że jedna z moich ulubionych kobiet, Esclaramon de Foix, katarka, rozstając się, kiedy szła na stos i mówiła, że zamieni się w gołębicę i nie była to przenośnia, to mówiła, pamiętajcie, że minimum, na jakie mamy się zdobyć, aby wyjść z pułapki, to jest brak nienawiści, to jest brak zawiści, to jest brak zazdrości. Nie wszystkich od razu pokochasz, bo nie o to chodzi, ale uważaj, nie utkwij w niskich wibracjach. Gra jest potężna, chociaż jak może być potężna, jeśli według nauki jest to 5/1000 całej rzeczywistości. Jaka to może być potęga? I to ta częstotliwość, w której zostaliśmy uwięzieni, nazywa się światłem widzialnym według fizyki kwantowej. To jest niesamowite, dlatego że kiedyś nie rozumiałem tego, kiedy czytałem w przekazach żeńskich, że zostaliśmy uwięzieni w świetle. Kto to poczuł, to na litość bogini dzisiaj, kiedykolwiek, dajcie mi chociaż wykrzyknik. My nie rozumiemy, że światło widzialne jest bardzo wąskim pasmem 5/1000 rzeczywistości, w którym zostaliśmy uwięzieni. Jak ja być może moja lewa półkula potrzebowała czegoś takiego, żeby zobaczyć, że nauka prawdziwa mówi o tym samym. Zostałeś uwięziony w świetle. Światło jest twoim więzieniem. I ludzie nadal tego nie rozumieją, bo ciągle wpaja im się pojęcie światła jako program. Niesamowite. Kto jest głównym graczem w tej grze, konkretnie fizycznie, po, jak w dobrym serialu, po 5-minutowej przerwie. Dziękuję.